Państwu, witam serdecznie na kolejnym Szczecińskim w Toku. Przypomnę, że są to takie comiesięczne spotkania zainicjowane kiedyś przez pana profesora Adama Makowskiego, dyrektora Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego, który z nami jest dzisiaj obecny, przez dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej, pana Krzysztofa Marcinowskiego, który jest obecny z nami duchem, i redaktora naczelnego kuriera szczecińskiego, pana Tomasza Kowalczyka, który też jest obecny z nami duchem. Spotykamy się do miesiąc, rozmawiamy o różnych sprawach związanych, tak ogólnie mówiąc, i może nawet bardziej ogólnikowo niż ogólnie, z tak zwaną tożsamością szczecińską i pomorską, czyli z naszymi sprawami, naszego samopoczucia, identyfikacji z przestrzenią, w której mieszkamy, z kulturą, w której żyjemy. Rozmawiamy o tych sprawach. Dzisiaj kolejne spotkanie, którego główną... Ach, witam Państwa, czy powiedziałem? Nie, no to witam Państwa, ale powiedziałem dobry wieczór, dzień dobry Państwu. Bohaterką dzisiejszego spotkania jest pani Marta Cichocka, pani doktor Marta Cichocka z Uniwersytetu Szczecińskiego, autorka książki. Ja Państwu, przepraszam, pokażę tylko Kościół rzymskokatolicki w procesach integracyjnych na Pomorzu Zachodnim w latach 45-56. Książka ukazała się niedawno nakładem wydawnictwa Głównego Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest z nami pani dyrektor wydawnictwa. Nakład niestety został wyczerpany, tak jak słyszę, ale nie znaczy to, że nie będzie do druku. Wszystko wskazuje na to, że taki do druku być może. A więc pani Marta Cichocka. Interlokutorem pani doktor będzie pan profesor Jan Maria Piskorski, którego witamy serdecznie. Tu pozwolisz, przepraszam, że tak będę mówił kordialnie, pozwolisz Janku, że będę w ten sposób. Znamy się od lat, ale nie będę specjalnie przedstawiał, bo gdybym chciał przedstawić dorobek pana profesora, to byśmy o niczym innym nie mówili, tylko o dorobku pana profesora dzisiaj przez czas całego spotkania. Jest autorem wielu książek, ogólnie powiem, o dziejach Szczecina i Pomorza Zachodniego, łącznie z taką niestety już wyczerpaną monografią Szczecina, książką o Pomorzu, taką zbiorową książką o Pomorzu. Wiele prac szczegółowych związanych i z Pomorzem, i nie tylko z Pomorzem. Sporo prac niemcoznawczych, książek niemcoznawczych, artykułów, esejów. Jest też autorem książki, do której pewno będziemy się dzisiaj odwoływać nieraz, dużej monografii poświęconej wypędzeniu, przetłumaczonej na kilka języków, wydanej w kilku krajach, no i dyskutowanej szeroko. Tak więc wygląda nasz dzisiejszy panel. Ja będę tu skromnie z boku sobie zajmował miejsca, ewentualnie zadam od czasu do czasu jakieś pytania mniej lub bardziej prowokacyjne. Oczywiście Państwo też jesteście proszeni o zabieranie głosu w dyskusji, o udział w dyskusji. Najpierw my sobie tutaj troszeczkę porozmawiamy, a potem będziemy oczekiwać na pytania, kontrtezy, może nawet ataki. Zobaczymy, jak to się nam uda. Wstępem do tej dyskusji był taki skromny artykulik w kurierze piątkowym, magazynowym, autora nieznanego. O, tak to wyglądało. Pani Marto, może tak, panie profesorze również. Pytanie może takie ogólne, ale od kiedy żyję na tym świecie, ja trochę to już tego jestem. To tych lat już jest to tak ważny, wciąż jest rok 45. Jeśli mówimy o Szczecinie, o Pomorzu Zachodnim, to rok 45 wciąż wraca.
i nadal wraca. Kiedyś o nim się mówiło i nadal się mówi i przypuszczam, że nadal bardzo dużo się będzie o roku 45 mówiło. Dlaczego pani Marto? Jak pani sądzi? To na początek może dzień dobry Państwu, bo się nie przywitałam. Chciałam też w swoim imieniu serdecznie podziękować i za artykuł w Kurierze, i za zorganizowanie tego spotkania wokół mojej książki, panu profesorowi za zgodę na udział w dyskusji. Bardzo dziękuję. Natomiast jeśli chodzi o rok 45, to muszę przyznać, że ja z kolei odczucie mam nieco odmienne, że właśnie dużo pisze się czy mówi o czasie, kiedy nasz region był niemiecki, o czasie, kiedy jest polski. Natomiast właśnie ten moment przełomu, ten rok 45, jest traktowany bardzo formalnie i z tym właśnie rokiem wiąże się w dużej mierze pewien taki, bym powiedziała, dysonans poznawczy, jeśli chodzi o historię naszego regionu, przynajmniej we mnie, to jest subiektywne odczucie. Mianowicie mam na myśli to, że jeśli chodzi o źródła wspomnienia dotyczące roku 45, to mamy taki obraz w nich bardzo dramatyczny, gwałtu, jaki dokonał się na ludności, gwałtu fizycznego, ale też emocjonalnego na przesiedleńcach z Kresów Wschodnich. Natomiast propaganda państwowa, której mam wrażenie wiele haseł jest wciąż powielanych do dziś dnia, z kolei pokazuje obraz takiego sukcesu zagospodarowania tych ziem. I dzisiejszy właśnie dyskurs historyczny też jakby dzieli się na takie dwa etapy. Niemiecka historia, polska historia i teraźniejszość. A mam wrażenie, że często właśnie dramat pierwszego pokolenia, dramat przesiedleńców nie jest tak eksponowany. Może jest trochę niewygodny i w pewien sposób sprawia ten rok 45, że z jednej strony czy mamy się z niego cieszyć, czy mamy się wstydzić tego, że po raz kolejny byliśmy marionetką w rękach większych od nas. I no właśnie stąd takie mieszane uczucia co do tego roku 45. I między innymi wspomniana przez pana redaktora książka pana profesora pod tytułem Wygnańcy. Ona w tej książce pan profesor zwraca uwagę na to, że ten dramat przesiedleńców musi jak gdyby pozostawać w naszej pamięci, ale dzięki temu, że pan profesor jest historykiem polskim, ale o światowej klasie, to wplata tę historię Polaków w historię ogólnoeuropejską, ogólnoświatową, także ten dramat polski staje się nagle taki niesamotny, nieodosobniony i to pomaga nieco, przynajmniej mi w pogodzeniu się z tym właśnie dysonansem poznawczym jak gdyby. Poza tym też pan profesor, tutaj znów odwołam się do Wygnańców, kończy swoją książkę w ten sposób, tak optymistycznie, że właśnie mimo, że o tym dramacie przesiedleńców zapomnieć nam nie wolno, to jednocześnie nazywa migrację solą dziejów i mówi o tym, że każdy koniec to jednocześnie początek i rzeczywiście to też ułatwia myślenie o tym roku 45. I panie profesorze, jak z tym rokiem 45? Do góry, tak? Do góry, tak. Ja bym nie chciał się ani cieszyć, ani wstydzić z 45 roku, bo to są terminy niehistoryczne chyba jednak. No rzuciło nas tu, czy zupełnie bez naszego udziału. Nie jestem o tym zupełnie przekonany, jednak jakiś udział był, różny, ale o tym może dalej. Z punktu widzenia jednostki ważne jest, że się ona tutaj pojawiła i co się z nią działo. Czy propaganda państwowa w 45 różniła się od propagandy jakiejś innej i czy ona była potrzebna, czy nie? Obawiam się, że bez tej propagandy byśmy nie dali sobie rady po prostu, bo propaganda w danym momencie to było przekonywanie ludzi, żeby chcieli tu zostać. I nie jesteśmy tutaj w 45 rokiem wyjątkiem. Pani mówi o polskich przesiedleńcach, no o tym książka mówi oczywiście, więc ma pani do tego święte prawo.
No ja jednak przypominam, że kogoś też wygoniono z tych terenów, przybyli jedni wygnańcy, wygnano drugich. Niezależnie od tego, czy jak podzielimy winę, no trudno mówić jednak o odpowiedzialności zbiorowej zupełnie. Ja nie mówię, że nie ma odpowiedzialności, zwłaszcza w tym chrześcijańskim sensie, o którym pani pisze, to odpowiedzialność zbiorowa istnieje. Natomiast jednak trzeba dostrzec, że zanim tu przybyliśmy, kogoś z tych terenów wygoniono. Nie zawsze byli to ludzie, którzy byli winni zupełnie, albo nawet w ogóle, czy byli winni. I myślę, że kluczem do zrozumienia polskiego roku 45 jest 45 rok, czy 44, 45, bo w różnych terenach, na różnych terenach różnie to bywało. Spojrzenie na całą Europę, a nawet na świat, i wtedy nasze problemy są jakoś zrozumiałe, no bo Austria, Niemcy, ale i Finlandia, przecież Włochy, Jugosławia, czy też dzisiaj Słowenia, te same problemy dotyczyły innych. I myślę, że jak spojrzymy Rosja, nie, czy też wówczas Związek Radziecki, jak spojrzymy na innych, to myślę, że więcej z tego możemy zrozumieć. A 45 rok dlaczego? No mój Boże, to jest ostatnia wielka zmiana europejska. No może 89 rok, ale 80 jest bez wojny, 89. A tam były jednak te straszne dramaty. I w sumie do dzisiaj, mimo wielkich prób, wielu prób, nie ma książki o roku 45, która by pokazała, co się w Europie właściwie stało. Myślę w tej chwili o tym zniszczeniu moralnym, które nastąpiło, bo teraz jest taka moda, że się przedstawia raczej sukcesy. Kiedyś była moda na to, że płakaliśmy przez chwilę, a tymczasem jednostkowo świat został zniszczony. I w 45 roku, proszę Państwa, wszyscy o tym w Europie wiedzieli. Nikt nie miał co do tego najmniejszej wątpliwości. Pisano o tym w gazetach, czy we Francji, czy w Polsce, czy we Włoszech, czy gdzie indziej. I nie wiedziano, co z tym zrobić tak naprawdę. I fakt, że dzisiaj, 80 lat później, jesteśmy w tak niesamowitym miejscu i możemy sobie o tym 45 roku dyskutować, jest dla mnie czymś ciągle niezwykłym, mimo to, że ja 45 roku nie pamiętam. To tyle. Ja chciałem powiedzieć, że bardzo dużo się mówi, dużo się myśli. Wielokrotnie postulowano napisanie takiej książki. Kiedyś były całe kongresy. Pewno pamiętacie Państwo zjazdy pisarzy się zachodnich i północnych. Na każdym zjeździe mówiono, musi powstać epopeja o ziemiach zachodnich. I wykładano duże pieniądze, żeby taka epopeja powstała. Ona nie powstała. Bo czy epopeja może być wymuszona jakoś uchwałami zjazdu? Raczej nie. W każdym razie o tym roku 45 wciąż się dyskutuje, wciąż się rozmawia. Nie tylko na takich spotkaniach, ale też w rodzinach. Pani zaczyna swoją książkę od... Jedno słowo tylko, tak? To nie jest, to jest zastanawiające, ale to nie jest ewenement polski. Bo nie mamy takiej epopei znów w Finlandii. Nie ma takiej epopei w Niemczech. Chociaż powinna właściwie być, bo ta literatura, powiedzmy, jeśli o literaturze mówimy, nie ma w Austrii, nie ma we Włoszech. Nie wiem, widocznie był to zbyt wielki dramat i ciągle mamy z nim tyle kłopotów, że na epopeję nie jest czas, bo epopeja zawsze upraszcza. I bez tego uproszczenia prawdopodobnie nie jest możliwa. Pani zaczyna swoją książkę i wydawca również to podkreśla od wspomnienia dziadków. Od przypomnienia dziadków. I że to było takie ważne. Rozmowy dziadków dla Pani tak dużo znaczyły, że chciała się Pani zająć ich, jakby ich los poprzez temat pracy, poprzez temat książki. Dlaczego te losy dziadków są takie istotne? To znaczy... Ta relacja wnuczka-dziadek. Tak,
Rozpocznę może od tego, że nas i mojego pokolenia i do tej pory tak w szkołach jest, że nie jesteśmy w szkole uczeni o historii naszego regionu. I tego ze szkoły tej wiedzy wynieść nie mogliśmy. W związku z tym wszelką wiedzę o przeszłości własnej rodziny i miejsca zamieszkania wynosiliśmy z rozmów z rodzicami, z dziadkami. No ja miałam tego pecha i to nie jest skarga, że akurat moja mama dość szybko straciła rodziców, więc dziadków z jej strony nie poznałam. Natomiast dziadkowie ze strony taty i tata zresztą też, to osoby w swojej mentalności niezwykle małomówne, bardzo oszczędne w słowach. I rzeczywiście odpowiadali na nasze pytania mojej siostry, ale były to odpowiedzi lakoniczne, nie mogące zaspokoić ciekawości, ale oczywiście budzące tą ciekawość. I ja bardziej poznawałam tą historię w sposób emocjonalny niż jako dziecko oczywiście, niż dzięki zbiorowi potrzebnych informacji, bo po prostu nie wiedziałam też, o co powinnam pytać. I tak na przykład jako na młodą dziewczynkę duże wrażenie na mnie zrobiło to, że gdy słyszałam, że dziadek pochodził z Kresów południowo-wschodnich, babcia z województwa kieleckiego, spotkali się we wsi na Pomorzu Zachodnim, połączyli miłością, z tego związku zrodził się mój tata, a on później w Szczecinie już pokochał dziewczynę z Łodzi, czyli moją mamę, i dzięki temu na świat przyszłyśmy my z siostrą. No, dla mnie to była wtedy historia niezwykle romantyczna, ile zbiegów okoliczności, przypadków, przygód po drodze doprowadziło do tego, więc to z jednej strony takie emocjonalne podejście do tych historii. Drugi taki też moment może ciekawy, kiedy z rodziną w 2000 roku, byłam już nastolatką, wtedy świadomą wszystkiego, pamiętam po prostu tę podróż, pojechaliśmy całą dużą rodziną w Bieszczady, w stronę rodzinny na mojego dziadka, i ten na co dzień bardzo powściągliwy, nie okazujący emocji dziadek, wręcz surowy, już w podróży zdradzał podekscytowanie na miejscu, gdy odwiedziliśmy osadę właściwie, w której mieszkał, bo to nawet wioska nie była. Z kolei wzruszenie z jego strony to była Kiczora, województwo przemyskie. Dzisiejsza Polska. Tak, tak. W dolinie była położona Kuźmina, taka miejscowość, natomiast z Kiczora to było niewielkie wzniesienie, na którym stało 5 chat, i one wszystkie poza jedną zostały spalone przez ukraińską powstańczą armię. Wtedy moi pradziadkowie z szóstką dzieci uciekli do lasów, aby potem na zaproszenie czy wezwanie najstarszego syna przyjechać na Pomorze Zachodnie, bo syn był tutaj robotnikiem przymusowym. W czasie wojny. Tak, w czasie wojny i po wojnie właśnie pradziadkowie z moim dziadkiem jako już dorosłym mężczyzną przyjechali na Pomorze Zachodnie, i pradziadkowie zostali przy wujku, natomiast dziadek i rodzeństwo rozeszli się w różne strony. Ten sentyment, jaki dziadek czuł do Bieszczad, kiedy mówił mi, że jak spojrzę na szczyt gór, to czapka mi spadnie z głowy, tak wysokie są to góry, to wzruszenie jego powodowało moje zaciekawienie, skąd taki sentyment, zwłaszcza że ja takiego nie odczuwałam do swojej małej ojczyzny. Zwłaszcza że chociaż byłam świadoma tego, jaka bieda panowała w tamtych stronach, bo dziadek o tym opowiadał, to jak zobaczyłam to na własne oczy, 2000 rok, strzecha, drewniana chata, studnia, toaleta na zewnątrz, no to wszystko wyglądało przerażająco. Natomiast dziadek wzruszał się na ten widok. No i później, kiedy zostałam historykiem, nauczycielką historii, wciąż pozostawał taki głód informacji jeszcze nadal na ten temat. I jak postanowiłam spróbować pracy naukowej, to szukałam postulatu badawczego właśnie dotyczącego naszego regionu. Profesor Czesław Osynkowski wystąpił z takim postulatem, by zbadać integracyjną rolę Kościoła. I rzeczywiście praca nad tą książką pozwoliła mi lepiej zrozumieć historię swojej rodziny i historię regionu, a także Kościoła, którego też jestem członkiem. I to było dla mnie też odkrywcze, bo Kościół na tych terenach był tak, w tak trudnej sytuacji, że mimo że to tylko epizod w jego długich dziejach, to jednak pozwala dość dobrze poznać tą instytucję. Panie profesorze, to taka stara, jeszcze antyczna, retoryczna figura, dziadek i młodzieniec idą sobie i opowiadają o życiu, o świecie. Dziadek przekazuje coś młodzieńcowi, a młodzieniec czy młoda osoba potem to niesie dalej.
od jakiegoś czasu w historii mocne jest takie słowo, często nadużywane słowo narracja. Ono zastępuje wiele innych słów. Kiedyś się mówiło o opracowaniach historycznych, dzisiaj się mówi o narracjach różnych. O narracjach wnuków, o narracjach dzieci, o narracjach świadków. Jak patrzy na to taki klasyczny jak pan, historyk? Czy te narracje nie zastępują takiej obiektywnej relacji, jeśli ona może być w ogóle historyczna? Strasznie trudne pytanie i właściwie od czasów greckich wiecznie próbujemy na nie odpowiedzieć. Niemniej zawsze istniały różne narracje, choćby narodowe, poszczególne grupy religijne miały inną narrację. W Polsce mamy wiele narracji historii Polski z pozycji, no na przykład Arianina ją napisać, a z pozycji katolika i wypadnie zupełnie inaczej przecież. Nie? Z pozycji wolnomyśliciela, który został spalony na stosie, czy pozycji kogoś, kto chciał przejść na, nie wiem, na religię żydowską. Oczywiście nie było można w Polsce, w żadnym kraju europejskim nie można było przejść w tamtą stronę, nie? Tylko w jedną można było, to znaczy do katolicyzmu, a nie w drugą. A Polacy to naród szalony, więc zawsze kogoś, zawsze się znalazła jakaś jedna osoba, wielki pan, która chciała tą religię zmienić, ale i została spalona na stosie, właściwie w kraju, gdzie nie bardzo palono, ale my zawsze się obudzimy trochę za późno i wtedy swoje nadrabiamy, gdy już inni dawno przestali. I to jest taki polski problem do dzisiaj, ale wracając do tych świadków i narracji, no więc zawsze były narracje różne i zawsze człowiek musiał wybierać jakąś narrację. Są narracje wielkie, nie wiem, teraz myślę o pierwszej połowie XVII wieku w Polsce. Takie narracje, których właściwie na sztandarach nacjonalistów mogłyby się dzisiaj znaleźć, bo chciano przenieść tron Polski do Palestyny, gdy ją już oczywiście podbijemy niebawem, nie? Bo Polska jest największym krajem na świecie, zresztą była wielkim rzeczywiście, tylko że niestety bardzo krótko, jak to u nas bywa. I mamy taką narrację, mamy też narrację zupełnie inną z tego samego czasu. Myślę, z tego samego czasu ukraińskie narracje, nie? Jak strasznie różnie przedstawiane są, jest czas powstania Chmielnickiego. Z jednej strony mamy tą narrację sienkiewiczowską, która u nas gdzieś siedzi, z drugiej strony narrację ukraińską, która jest kompletnie odmienna oczywiście w drugą stronę, ale mamy też narrację świadków z Ukrainy z tego czasu, którzy mówią, że Polacy to najbardziej wojowniczy naród na świecie, a poza tym niepotrzebnie mordują wszystkich naokoło i dlatego Polacy nie potrafią zaprowadzić porządku. I proszę, to są też narracje. Historyk zawsze ma ten sam problem. On musi między tymi narracjami przechodzić i spróbować zbudować własną. I to jest ta największa sztuka. Obiektywnej jako takiej nigdy nie będzie. Ważne tylko, żeby on przyznał się, na jakich pozycjach staje, bo świadkowie z zasady bardzo mało wiedzą, proszę Państwa, nie? Bo co świadek wie? Świadek wie, co było tam koło niego. I on opowiada o tym, co koło niego było. Natomiast ja bardzo cenię świadków, bo oni emocje przekazują danego czasu. Ale trzeba ich wmontowywać. Historyk jest po to, żeby słuchać i wmontowywać to w wielką historię, która jednak powinna, proszę Państwa, tym się różnić od historii świadka, że powinna tłumaczyć dzieje, no i mówić jednak, próbować mówić, kto winny, kto niewinny i tak dalej, i tak dalej. No opowiedzieć historię na przykład II wojny światowej bez problemu winy jednej czy innej nacji jest to po prostu kompletnie niemożliwe.
Jedna rzecz do pani. Czemu dziadek tak przeżywał wyjazd do Bieszczadów? Ja nie rozumiem zupełnie. Ja myślałem, jak pani powiedziała Południowy Wschód, to ja myślałem zaraz o gdzieś tam regionach Vincenza, nie? Czy też Vincenza, jak to się mówi właściwie, Bogdanie? Vincenza? Aha, no dobrze, to Vincenza w takim razie. Myślałem o Połoninach gdzieś tam, które zabrano. No więc w Bieszczadach ja cały czas bywałem, proszę panią. I ja mam zupełnie inne wspomnienie z Bieszczad. Ja zresztą chyba to piszę w jednym miejscu, w Wygnańcach albo w innej książce, nie wiem gdzie. W pewnym momencie spałem między Połoniną Caryńską a Wetlińską. Nie wiem, czy pani wie, gdzie to jest, bo po Bieszczadach chodziłem często. No i spostrzegłem, że śpię w jakiejś wiosce. Zaczęło mnie się robić niedobrze. Oczywiście myślałem, że to wioska polska i tak dalej. Potem zacząłem, już studiowałem wtedy, studiować dzieje tej wioski. No i jak dowiedziałem się, co Polacy zrobili w tej wiosce, Ukraińcom tym razem, to po prostu mam to w głowie do dzisiaj, bo to była taka straszna nauka historii, że aż hej. I wydaje mi się, że tak jak to pokolenie, które 45 rok świadomie przeżywało, dorosłe pokolenie, ci ludzie na ogół doskonale wiedzieli, czym była wojna, że wojna niosła z każdej strony coś strasznego. Tak dzisiaj pani pokolenie między innymi przestaje to kompletnie rozumieć i widzi winę tu, a nie tam. Tymczasem bez tego strasznego klimatu 6 czy 7 lat mordowania, myślę, że Timothy Snyder świetnie to przekazał, nic nie zrozumiemy z II wojny światowej. No, ja nie sądzę, żebyśmy musieli przeżywać II wojnę światową, żeby zrozumieć II wojnę światową. Oby nie, oby nie. Myślę, że jednak trzeba, bo to jest historia, nie ma bez emocji. A jeśli historyk pisze w ten sposób, że tam, nie wiem, tego dnia kogoś wysiedlono, a tego nie wysiedlono, to jeszcze nic nie znaczy. Właśnie ta relacja świadka, dotkniętego najczęściej, powoduje, że dużo więcej o historii rozumiemy. Pani się powołuje wielokrotnie na relacje świadka. Tak, tak, oczywiście, że tak. Są oczywiście niezbędne. Są całe tomy pamiętników, wspomnień, relacji spisywanych na bieżąco. Ale wróćmy konkretnie do tego tematu. Czemu właśnie Kościołem się pani zajęła i rolą Kościoła? Ale niech mi pani jeszcze odpowie na dziadka, tak? Dlaczego on tak tą... Dziadek po wyjeździe z tamtego regionu wrócił tam tylko dwukrotnie, więc nie był tak mobilny, by podróżować i dlatego pewnie ta pierwsza wizyta, która miała miejsce właśnie w 2000 roku dopiero, była dla niego tak emocjonująca. Oczywiście to, że te tereny leżały wciąż w granicach Polski, wielokrotnie podkreślał, ponieważ był przez współmieszkańców wsi uznawany za, czy oskarżany o to, że jest Ukraińcem, więc wielokrotnie podkreślał, że nawet do dziś jego osada mieści się w granicach Polski. Kiedy moja siostra kiedyś zapytała dziadka, czy to możliwe, byśmy mieli przodków Ukraińców, dziadek wybuchnął gniewem, powiedział, skąd ci takie pytania w ogóle przychodzą do głowy, absolutnie nie, nigdy więcej o coś takiego nie pytaj. Nienawiść do Ukraińców niestety towarzyszyła dziadkowi do końca życia. Nawet dzieci, przygotowując już dziadka po śmierci do pochówku, unikały niebieskiego koloru, wiedząc, że źle mu się kojarzył. Natomiast w wiosce, w której dziadek mieszkał, mieszkały dwie rodziny niemieckie, które darzone były przez mieszkańców takim dużym poważaniem i jeśli chodzi o tolerancję czy akceptację dla ich sąsiedztwa, to absolutnie tutaj nie było z kolei żadnych konfliktów czy przeszkód. Ale teraz właśnie, dlaczego Kościołem się pani zajęła? Czemu robiła pani ten temat? Jeśli chodzi o Kościół rzymskokatolicki, to tak jak powiedziałam, po pierwsze był to postulat badawczy, który pozostawał do zrealizowania, a po drugie, historia Kościoła
zawsze wydawała mi się niezwykle interesująca z tego względu, że Kościół odgrywa bardzo istotną rolę w społeczeństwie. A w związku z tym, że historia społeczna uważam jest warta badania, coraz częściej zwraca się uwagę na to, że na historii społecznej powinni się historycy skupiać, no to rola tak ważnego czynnika, który wpływa na to społeczeństwo, też wydaje się z tej perspektywy ciekawa. No i myślę, że tak bym uzasadniła to, że akurat rolą Kościoła się chciał. W 1945 roku, od razu przejdźmy może do takich bardziej szczegółowych zagadnień, potem być może jeszcze trafimy na przeróżne ogólnienia. Tu jesteśmy naprzeciwko Kościoła Chrystusowców. Chrystusowcy w 1945 roku pełnią bardzo ważną funkcję, pełnią misję. Zostali tutaj wysłani albo sprowadzeni z pewną misją. Dlaczego właśnie Chrystusowcy? Dlaczego Prymas Chląd tu sprowadza Chrystusowców? To może zacznę od tego, że akurat zakonnicy na Pomorzu Zachodnim pojawili się jeszcze przed powrotem Augusta Chlonda do Polski. Zakonnicy przyjechali tutaj w odpowiedzi na zaproszenie władz państwowych. Byli to i kapucyni, franciszkanie i Towarzystwo Chrystusowe, które wysłał tutaj początkowo Walenty Dymek, czyli biskup poznański, uznając, że skoro w Szczecinie potrzebni są duchowni, bo ludność żąda obecności księdza, to najlepiej będzie, jeśli pojadą tam zakonnicy Towarzystwa Chrystusowego. Raz dlatego, że księża diecezjalni w biskupstwie poznańskim również byli nieliczni i potrzebni na miejscu, a sam Walenty Dymek uzasadnił swoją decyzję Chrystusowcom w ten sposób, że nie wiadomo, czy ten Szczecin będzie polski, czy nie, wy jesteście przeznaczeni do służby dla Polonii, wśród Polonii. To było towarzystwo dla Polonii zagranicznej. Tak. Tak, dokładnie. W związku z tym wy tam pojedziecie, traktujcie to jako staż, przygotowanie do późniejszej służby poza granicami kraju. Część z tych Chrystusowców oczywiście miało doświadczenie już w misjach zagranicznych, m.in. ksiądz Świetliński, ale rzeczywiście ta ich służba na ziemiach zachodnich i północnych była podobna do służby za granicą w pewnych elementach. Czyli to tak jakby misja zagraniczna, misja wśród Polonii. Coś takiego. No właśnie tak było to argumentowane, tak było to przede wszystkim no, misja wśród migrantów, wśród ludzi, którzy muszą zadomowić się w nowym miejscu, którzy są wśród obcego otoczenia materialnego, często jeszcze społecznego i wśród takiej ludności miało Towarzystwo Chrystusowe służyć. Między innymi dlatego padł na nich wybór. To świadczy trochę jednak o poczuciu tymczasowości, czy nie? To wysłanie właśnie Chrystusowców, towarzystwa dla Polonii zagranicznej. Panie nie, nie, absolutnie nie. Po prostu oni się znali na tym mniej więcej, co robić z takimi ludźmi, którzy się znajdują w dosyć trudnej sytuacji. Migrantami, autochtonami różnego typu. Myślano, że jednak to jest ta perspektywa poznańska, że tutaj tych autochtonów jest więcej. No to jest ten Kisielewski, który w naszych głowach, w poznańskich głowach, przepraszam, za po wojnie od chyba 30, tam którego, 7 czy roku, mniej więcej, tak, 7, siedział, że tutaj obudzą się ta polskość, się obudzi, a tymczasem jakoś tej polskości tutaj nie znaleziono za wiele, aczkolwiek znów znaleziono częściowo, chciałbym powiedzieć to wyraźnie, no księży, myślę, katolickich, śląskich, bardzo często jeszcze umiejących jako tak po polsku mówić. I proszę panią, czy ja mogę pani pytanie zadać, dlaczego Kościołowi nie udało się prawie żadnego, czy żadnego, nie potrafię powiedzieć, z tych księży przekonać do polskości? Dlaczego oni wszyscy wcześniej czy później opuścili Polskę, mimo to, że bardzo często miejscowa ludność naciskała, żeby zostali. Wszyscy praktycznie, ja nie znam ani jednego przypadku, wszyscy się wycofali. Dlaczego? Czy Kościół Polski, o którym pani mówi, bardzo tak w tych teoretycznych rozważaniach, bo pani te, jednak te rozważania,
rozważania są w znacznej mierze teoretyczne, czasami brakiem praktyki. Czy ten Kościół praktycznego wykonania, który się odwołuje z jednej strony do powszechności, do miłości bliźniego, ale okazał się jednak za słaby w tym 45 roku? Czy to wina Kościoła, czy to wina polskości? Słabej polskości, słabej polskiej tożsamości. Tutaj ta odpowiedź też mogłaby być złożona, jeśli chodzi o w ogóle jakąś porażkę Kościoła na tych terenach, ale jeżeli mam mówić tylko w odniesieniu do tego, dlaczego księża nie zostali autochtoni, mówiąc po polsku, to podejrzewam, że oba podane przez pana profesora powody są słuszne, więc i Kościół, i osadnicy, czyli i polskość, i Kościół. A jeszcze do tego dołożyłabym ewentualnie władzę państwową, która również nie chciała pozostawiać tych księży na naszym terytorium i która... Nieprawda, tu się od razu nie zgadzam. Wielokrotnie bardzo naciskała, aczkolwiek próbowała ich jednocześnie wpisywać na listy różnego typu, do SBC i tak dalej, jako wiadomych. Ale nie zawsze, proszę panią, zwłaszcza po tym 45 roku, wręcz na niektórych naciskano, żeby zostali. Ludność miejscowa też naciskała. Im bardziej ku wschodowi, tym bardziej. A jednak oni wszyscy czuli się wypchnięci stąd. I oni najczęściej, jeśli czytamy ich pamiętniki albo jakieś relacje, to oni mówią, że z władzami by się od biedy dogadali, z ludnością miejscową, tą napływową, znakomicie by się porozumieli, bo najczęściej większość z nich jednak miała bagaż pomocy Polakom, Francuzom w czasie wojny. Oni ich znali. Znali trochę język jednak polski, czy tam śląski, nieważne w tym momencie. I oni wszyscy piszą, że polski Kościół ich wypycha. Z takimi akurat stwierdzeniami, że Kościół ich wypychał, ja się akurat nie spotkałam, ale rzeczywiście, jeśli chodzi o obronę osadników, księży niemieckich, to jak najbardziej ona występowała, pisano petycje, by uwolnić ich z więzień, pisano, wojsko polskie prosiło, by pozostawić przy nich niemieckich księży, żeby sprawowali u nich posługę duszpasterską. Spotykałam się z różnymi relacjami księży niemieckich o stosunkach z księżmi polskimi i wiem, że układały się one w różnych miejscowościach różnie. W niektórych następowała współpraca zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. W innej właśnie brak woli dobrej ze strony polskiego księdza, z innej brak dobrej woli ze strony księdza niemieckiego, brak współpracy, czy właśnie brak znajomości języka polskiego. I rzeczywiście Robert Żurek przeprowadził badania wnikliwe na ten temat, zwłaszcza dla Warmii, ale dla całych ziem zachodnich i północnych. I z jego badań wynika, że strasznie zróżnicowana to była sytuacja i po prostu on podkreśla ten udział władzy przy no jednak wycofywaniu się księży z tego terenu. Często po tym, jak uciekli księża przed frontem, wracali później do swoich jednostek, żeby dalej sprawować opiekę duszpasterską, tym razem nad Polakami. Rzeczywiście księża najczęściej nie widzieli w tym żadnego problemu i chcieli kontynuować swoją pracę. Natomiast no, Robert Żurek podkreśla, że często najpierw to władza uniemożliwiała tą dalszą posługę i przytacza rozmowy z funkcjonariuszami władzy, powołuje się na źródła, więc nie ma powodu, by jakby tutaj temu nie wierzyć. Natomiast z taką niechęcią ze strony rzymskokatolickich księży próbuję sobie przypomnieć, ale no, nie spotkałam się. Trafiało na skargi polskich księży na księży niemieckich, którzy chowali gdzieś sprzęt liturgiczny, którzy przenosili się ze swoją ludnością gdzieś do baraków, nie chcieli integrować się z ludnością polską, izolowali się i osobne nabożeństwa robili. Ja wezmę panią dalej na spytki jeszcze, tak? Dlatego, że no, przeczytałem książkę bardzo dokładnie, przygotowywałem się, ale nie znalazłem, czy na przykład można dostrzec różnice regionalne, bo tak bym sobie wyobrażał, że ksiądz na przykład poznański z Kujaw, czy z Wielkopolski, czy z Pomorza będzie się trochę inaczej zachowywał wobec tego księdza śląskiego, niż ksiądz gdzieś tam z Ostroroga na Wołyniu.
Czy pani się z takim czymś spotkała, że są różnice regionalne właśnie wśród księży? No bo oni też byli rozbici strasznie, nie? Ja znam przykład bardzo późnych księży w Poznaniu, ale oni byli tu w Szczecinie przez pewien czas. Oni się nie mogli porozumieć do końca życia. Jeden był właśnie z Ostroroga, a drugi był z Poznania. Oni, z Ostroga, przepraszam, tak. Drugi z Poznania, oni się kompletnie nie rozumieli. To dwie różne polskości, dwa różne kościoły i mi się wydawało, że ten kościół wschodni na wschodzie jest jednak bardziej otwarty, podczas gdy ten zachodni, nowoczesny, czyli ekskluzywistyczny i zamknięty. Czy to się nie da? Bardziej zrozumiały. No, na tym nowoczesność polega. Tak, to jeśli chodzi, bo mam wrażenie, że tutaj dwie sprawy zostały poruszone. Jeśli chodzi o to, czy pochodzenie księdza wpływało na jego stosunek do księży niemieckich, to jedyne takie spostrzeżenie moje to księża, którzy byli związani z polską myślą zachodnią, wyrażali więcej empatii w stosunku do księży niemieckich. Tutaj mam na myśli m.in. księdza Zieje z Słupska, który właśnie występował w obronie poprzednika Niemca. Natomiast jeśli chodzi o dezintegrację w środowisku kapłanów polskich, to mam nadzieję, że w mojej książce to widać, że ta dezintegracja była bardzo silna. Rzeczywiście konflikty, stereotypy, uprzedzenia między księżmi również funkcjonowały, tak jak między osadnikami. I rzeczywiście oni różnili się nie tylko w sposobie sprawowania liturgii, w sposobie obchodzenia świąt, w ubiorze, ale także chcieli ze sobą współpracować bardzo często. Były konflikty między księżmi zakonnymi, a księżmi diecezjalnymi. To są zawsze. Tak, księża zakonni uchodzili za tych bardzo wymagających, za tych narzucających zbyt wysoki poziom pracy duszpasterskiej. Natomiast były też takie jakieś niesnaski na płaszczyźnie tego, że księża lwowscy byli faworyzowani przez kurię w Gorzowie, byli obsadzani na najwyższych stanowiskach w kościele. To też powodowało niezadowolenie pozostałych księży. Poza tym dochodziło do konfliktu między wikarym a proboszczem. Te konflikty były podsycane przez władzę i księża często też temu ulegali. Pani Marto, ale ja myślę też, przepraszam, że przerywam, że tu też w grę wchodziły różnice kulturowe, regionalne. Ksiądz ten mówił inaczej, trochę innym językiem, w innej kulturze był wychowany, tamten ze wschodu, z Wilna czy z Lwowa mówił trochę inaczej. I tak jak są nieporozumienia i konflikty między grupami osadników, tak też i ci księża, przecież oni też, oni byli nie tylko księżmi, ale też, jeśli tak można powiedzieć, reprezentantami jakiejś kultury. Tu można by dużo bardzo o tym mówić. A ze swoją drogą jeszcze jest taka refleksja, że my często sami zapominamy o takich przeróżnych postaciach, których gdzieś nam one uciekają z pola widzenia. Pani wymieniła księdza Zieje, to przecież wielka postać w historii polskiego kościoła i w ogóle w historii Polski, kapelan Szarych Szeregów, potem w zasadzie zesłany do Słupska, potem zesłany do pod Świnoujście, tam malutkiej parafii, gdzie nie może zostać zameldowany, bo go władze nie chcą zameldować i tam kątem przebywa, a potem przecież działacz KOR-u, opozycji i tak dalej i nie pamiętamy w Szczecinie o księdzu Zieli, tak jakoś trudno. Albo był tu taki ksiądz, tu mieszkał niedaleko, ksiądz Tessen-Wejsierski, z wielkiego rodu kaszubskiego, teolog, moralista, wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego przez całe lata. I on na emeryturę przyjeżdża do Szczecina bodaj w 1937 albo w 1938 roku, jest tu rezydentem. I to jest Kaszuba, który przeżył wojnę w Szczecinie, profesor, moralista. Mało kto w Szczecinie o nim pamięta, on zmarł w roku 1947. W Szczecinie jest jego grób na cmentarzu centralnym, ale nazwisko zupełnie nieznane, chociaż w teologii moralności jest to bardzo ważna postać. Także sami się powinniśmy uczyć jeszcze. I tak myślę, panie profesorze, że te różnice regionalne są tak istotne też i w stosunku do księży. A jeśli chodzi o władzę, ci księża często byli obywatelami III Rzeszy, czyli nauczycielstwo niemieckie. Jak przyjeżdżał ktoś, kto miał prowadzić akcję weryfikacyjną,
i wymagał od takiego księdza podpisania dokumentu, no to nie tylko ksiądz się nie godził na coś takiego, prawda? I wolał wyjechać. Potem powstawały takie Towarzystwo Kaszubów Wysiedlonych z Polski po wojnie, powstaje w Berlinie na przykład, nie? Czy Polaków wyrzuconych z Polski. Przejdźmy jednak do, wróćmy teraz do książki. Jeszcze troszeczkę porozmawiamy i za chwilę Państwu oddamy głos. Co było takie istotne, bo mówimy dużo o tym, że tu przyjeżdżała ludność na obce tereny, musiała znaleźć coś swojego, coś, co z tymi ziemiami będzie ich wiązać. Pan profesor mówił o takim pozytywnym wpływie propagandy, bo to tak, tamta propaganda oswajała tę ludność z tymi ziemiami. Mówiła im, to są nasze ziemie, tu macie być, bo one są nasze. I ci ludzie, którzy niewiele wiedzieli o tych ziemiach, mieli takie źródło informacji i byli przekonani, że tak jest i dlatego to zostawali. Ale jak przyjeżdżali osadnicy do wioski gdzieś tam, co było takim czynnikiem integrującym? Z czym się identyfikowali, tak jak pani o tym pisze? No oczywiście wspólną dla wszystkich była narodowość, symbole narodowe, a drugim takim elementem był Kościół i religia rzymskokatolicka. Ale ja zapytam, czy Kościół, czy konkretnie ksiądz? Bo jak przychodził osadnik do kościoła, neogotyckiego kościoła czy gotyckiego kościoła, osadnik z Kielecczyzny, z Małopolski, z Kresów, on nie znał gotyku, a neogotyku w ogóle. Może gdzieś tam w czasie wycieczki zobaczył, ale nie znał. Wchodził do kościoła, który miał boczne empory, balkony. On nie wiedział, po co to jest. Wchodził do kościoła, w którym na przykład były ołtarze ambonowe. To było dziwactwo. To było dziwactwo, prawda? Czy on mógł taki kościół traktować jako swój, czy raczej księdza traktował jako kogoś, kto jest tak istotny? No rzeczywiście kościoły raziły pewnie obcością, surowością swojego wystroju rzymskich katolików, którzy przywykli do innego wystroju. Chciał się modlić do Matki Boskiej, a miał obrazy pastorów na ścianach. No zgadza się. Akurat, jeśli chodzi o Matkę Boską na Pomorzu Zachodnim, to też dosyć specyficzna sprawa, ale ksiądz rzeczywiście był symbolem, był człowiekiem, instytucją. Z perspektywy osadników to miała być postać, która będzie na nich czekała, która im pomoże właśnie się zadomowić, która będzie tą podstawową posługę duszpasterską im oferowała, ale także, która wskaże kierunki dalszego postępowania. Ksiądz miał być tą osobą, która będzie pewnym gwarantem stabilizacji, bezpieczeństwa. Ludzie chcieli powrócić do normalnego życia, więc chcieli zawierać sakramenty. Do tego też potrzebowali księdza. Więc z perspektywy osadników to raczej utożsamiano księdza z polskością, z nadawaniem polskiego oblicza tym terenom i z człowiekiem, który będzie tworzył pewną elitę intelektualną i wskaże sposoby dalszego postępowania, nawet pomoże w wychowaniu dzieci, jak wskazują osadnicy we wspomnieniach. Natomiast z perspektywy z kolei kościoła też można powiedzieć o takim spojrzeniu na księdza, to z kolei ksiądz był, jak pisał ksiądz Edmund Nowicki, krwawiącą raną tego terenu, ponieważ księży po prostu brakowało. Ksiądz był tym, może brzydko mówiąc, takim towarem deficytowym. Brakowało księży tak bardzo, że normalna posługa duszpasterska nie była możliwa. Wiele wsi, osad jeszcze w 1956 roku, gdy przyszła Odwilż, słało petycję o księdza. Znów ożywiona została nadzieja, że może teraz się coś zmieni i nadal tych księży jeszcze w 1956 roku brakowało, więc z punktu widzenia kościoła ci księża to byli przede wszystkim małoliczni, ale także podzieleni na tych bardzo dobrze przygotowanych do swojej posługi, tych, które te wyjątkowe warunki, w których te wyjątkowe warunki obudziły pokłady energii, zdolności organizacyjnych i dzielili się też na tych księży, którzy z kolei z różnych powodów nie sprawdzali się w pracy duszpasterskiej, albo byli uzależnieni od alkoholu, albo popadali w depresję, albo po prostu z braku dyscypliny nie podejmowali obowiązków duszpasterskich. A ma pani jakieś statystyki, przepraszam, że się wtrącę,
bo w książce o tym alkoholizmie pisze pani w wielu miejscach, jak wyglądały statystyki księży alkoholików po wojnie. Wojna wywołuje różne problemy, a polski kościół, jak i Polacy, bo przecież polski kościół jest częścią Polaków, no ma problemy z alkoholizmem do dzisiaj, jak wiemy, nie? No więc czy ma pani jakieś statystyki, czy są to tylko takie przypadki, że pani wie coś tu, coś tam, a nie ma żadnych statystyk? Jedyna statystyka, na jaką się mogę powołać, to opinie wiernych o księżach, którzy byli pytani wierni o ocenę księdza. I proszeni byli przez służby bezpieczeństwa o to, żeby podali uzasadnienie. I rzeczywiście zrobiłam bazę danych tych opinii. Dobre opinie odpowiednimi epitetami były opisywane, natomiast przy złej opinii bardzo często pojawiał się alkoholizm właśnie księdza. I tylko jeśli chodzi o liczby, to tym mogę się podeprzeć, jeśli chodzi o wielkość zjawiska. Musiałabym zajrzeć książkę, ale jest tam wykres sporządzony tej opinii o księżach. Ale nie było to zjawisko przytłaczające i dobra opinia o księżach była częstsza niż zła. A czy ksiądz nie pijąc mógł być na wsi dobrym księdzem? No ale jakie to pytanie ma do tematu, panie profesorze? Absolutnie podstawowe. Kościół jest kościół o integracyjnej roli. I po prostu trzymajcie się tematu, a nie pan punktuje tą dziewczynę tego. No. To wpływa na integrację. Ja to znam z lat jeszcze 70. i 80. kiedy księża niepijący byli odrzucani, proszę pana, w sposób jednoznaczny. Tak jak inny. Proszę pana, eksponujemy. Do tematu, proszę pana. Pan prowadzi tutaj. Dziewczyna się odważyła z panem wystąpić, a pan jest tuzem, a to jest młody pracownik. Ale to, proszę pana, to ja będę jednak decydował o temacie, a nie pan. Dziękuję bardzo. Bo my mamy te same prawa. No dokładnie. Nie? No więc może pan protestować, a ja będę nadal pytać o to, co ja chcę. Dobrze? Życie jest bogate i są różne aspekty, różne wątki. Tak samo i roli kościoła i księży są różne wątki. Pisze pani, że w tym świecie, pani używa takiego bardzo ważnego, ładnego określenia zburzonej tożsamości. Tu się zgodzimy z panem profesorem, że wojna burzy tożsamość, rujnuje tożsamość. I potem w tym świecie zrujnowanej tożsamości trzeba się jakoś odnaleźć, odbudować tę tożsamość, zrekonstruować coś, zbudować coś nowego na ruinach. I Kościół w tym świecie zburzonej tożsamości próbuje budować, ma sojuszników. Pisze pani na początku, że tym ważnym sojusznikiem jest państwo do pewnego momentu. I że Kościół i państwo, władza państwowa działają w jednym kierunku. Ja pozwolę sobie, jeśli mogę, jeszcze tylko nawiązać krótko do pytania pana profesora. Panie profesorze, ze wspomnień świadków historii jednak wynika, że zdecydowanie woleli księży, którzy byli trzeźwi i punktualni, stawiali się na mszach świętych. I rzeczywiście problem, kiedy z powodu alkoholizmu nie odbywała się na przykład komunia święta, kiedy dzieci pięknie wystrojone, rodziny przyjechały, a ksiądz nie stawił się, to były poważne problemy i... Ale to są ekstremalne przypadki. Tak. Natomiast wracając do tego budowania tożsamości i współpracy początkowej państwa kościoła. Otóż w latach 45-48-9 na Pomorzu Zachodnim, na ziemiach zachodnich, nieco dłużej niż w pozostałej części kraju, taki sojusz między państwem a kościołem w pewnym sensie występował. To znaczy zarówno państwo, jak i kościół stanęły, jak to w literaturze funkcjonuje, po stronie polskiej racji stanu, a więc, że te ziemie trzeba zagospodarować.
zagospodarować i pomóc Polakom się w nich zadomowić. Ta wspólnota Celus powodowała, że... To było jeszcze tak ważne, żeby szykować argumenty na konferencję pokojową, które miała być przecież, prawda? Była planowana. Tak, polityka faktów dokonanych tutaj, jeśli chodzi o tą współpracę, to oczywiście państwo, trzeba pamiętać, przy okazji realizowało, czy przede wszystkim realizowało politykę Moskwy, natomiast Kościół również występował w interesie Kościoła powszechnego, bo przecież te tereny były wcześniej protestanckie, tereny rzymskokatolickie na wschodzie przeszły w posiadanie Kościoła prawosławnego, a więc na wschodzie Kościół utracił majątki, ziemię, budynki i wtedy szukał też rekompensaty na ziemiach zachodnich, także reprezentował też interes Kościoła. No i oczywiście zobowiązany był do posługi duszpasterskiej. Więc tutaj ten cel był wspólny. Sposób realizacji w pewnych momentach również, bo na przykład propagandę na rzecz ziem odzyskanych, która tak ułatwiała zadomowienie, prowadził również Kościół rzymskokatolicki. Ich hasła były niemalże tożsame, Kościoła były nieco bogatsze o dodatkowe treści, przywracania tych ziem Bogu i tak dalej. Jeśli natomiast... Zresztą manifestacje były wspólne. Prezydent Bieut jest na mszy, klęczy, przyjmuje komunię. Procesje trzeciomajowe, które były po wojnie, przecież są organizowane wspólnie. Idzie władza państwowa, idzie, a prowadzi procesję ksiądz. To było, do kiedy to było? No właśnie, tak jak mówię, przełom 48-49 roku, jeszcze pozwolę sobie przytoczyć taki przykład. Ksiądz Kazimierz Świetliński wyświęca Kościół Świętej Rodziny 22 lipca 45 roku, pierwszą rocznicę uchwalenia manifestu komunistycznego. Ksiądz Florian Brelik, Berlik, oczywiście, jest pracownikiem zarządu miejskiego. Ksiądz Edmund Nowicki zasiada w Państwowej Radzie Naukowej do spraw ziem odzyskanych. Władza państwowa umożliwia poruszanie się księżom, którzy nie posiadali środków. Ksiądz Kazierowski, który jest tak ważny przecież, bo nazwy... Słoneńszczyzny, nadaje, tak, ksiądz Świetliński nadaje nazwy ulicom w Szczecinie. Dzięki wojewodzie może się przedostać do Berlina, uzyskać jurysdykcję dla tych terenów. Ksiądz Nowicki dzięki samochodom udostępnionym przez wojsko może objechać teren, by go lepiej poznać. Także tych momentów współpracy rzeczywiście początkowo jest dużo. Przede wszystkim władza państwowa pomaga w odbudowie i remontach świątyń. Natomiast na przełomie 48-49 roku utworzenie PZPR, przy okazji też śmierć prymasa Klonda, te wydarzenia zbiegły się w czasie również z postanowieniem, że ziemie zachodnie i północne zostały już zrośnięte z macierzą i już problemy z integracją nie występują. No i władza z kościołem. Władza taką wydaje deklarację. Dokładnie, z Ministerstwa Ziem Odzyskanych zostaje rozwiązane, natomiast zbiega się to w czasie z początkiem represji wobec Kościoła. I te represje oczywiście sprowadzają się do likwidacji Caritasu, organizacje przykościelne muszą zejść do podziemia, likwidowane są instytucje prowadzone przez siostry zakonne, bursy, szpitale katolickie, religia jest rugowana ze szkół, likwidowane są czasopisma katolickie. No, myślę, że te sprawy represji są doskonale znane z literatury. Więc ten okres od 49 roku do 56 dla Kościoła jest już znacznie trudniejszy, porada się ruch księży patriotów i ten sojusz się tutaj kończy, chociaż akurat cel integracji pozostaje nadal niezmienny dla obu. Panie profesorze, czy dodajemy coś? Był taki jeszcze epizod bardzo ciekawy w Gorzowie, jak księdza, nie wiem czy pani pisze o tym, nie znalazłem, jak księdza Nowickiego przyjmowano w Gorzowie. Ksiądz Nowicki mógł zostać w Szczecinie, był taki moment i administracja apostolska mogła być w Szczecinie, a nie w Gorzowie. Ale ksiądz Nowicki pojechał do Gorzowa i tam miejscowy prezydent chciał mu dać wszystko, co najlepsze. Ksiądz Nowicki nawet nie wyobrażał sobie, co mógłby tam dostać od miejscowej władzy, a niemu tam dawano najlepsze budynki, mógł sobie brać, ile tylko chciał. Ale to taki... Taki ciekawy przykład stosunku władzy bardzo pozytywnej wtedy, zaraz po wojnie, do Kościoła. Ja jeszcze do tego wrócę. Ja jeszcze do tego wrócę, ale w dalszym pytaniu, jeśli mi pani pozwoli, bo pewnie w tej chwili jeszcze będą jakieś pytania z sami. Ja myślę, że proszę bardzo. Albo dobrze, w takim razie
Proszę Panią, pytanie jest ogólne, trudne, ale co zrobić, nie? Pani bardzo często pisze o tym, że Kościół Polski był silny, gdy były problemy w Polsce. Kiedy nie było problemów, Kościół słaby. Mamy dwa kościoły klasycznie takie europejskie w Europie, które są bardzo silne w momentach próby, czyli okupacji, podbojów, myślę o irlandzkim i polskim. Obydwa nie przeżyły właściwie, czy też z trudem sobie wielkim radzą w warunkach normalnych. Czy Pani potrafi to jakoś uzasadnić? Bo przecież Kościół włoski na przykład, który takiej próby nie ma, nie? Radzi sobie o wiele lepiej niż radzi sobie Kościół polski czy irlandzki. Na czym to polega? Czy ma Pani jakieś, zastanawiała się Pani, no bo w książce oczywiście nie odpowiada Pani, no ale pytanie Pani stawia, więc dlaczego te dwa kościoły mają tą tradycję taką, no może ja nie odpowiem, tylko zostawiam to Pani, dlaczego one w warunkach właśnie normalnych okazują się ekstremalnie słabe? Staram się odpowiedzieć, a potem będę liczyła na pana profesora zdania na ten temat. Szanowni Państwo, ja dokładnie piszę w ten sposób, że w momentach próby Kościół ma większy wpływ na społeczeństwo. Może nie tyle, że Kościół jest silniejszy, co społeczeństwo go bardziej potrzebuje, więc ma większy wpływ na społeczeństwo. Widzę wytłumaczenie tego zjawiska tylko w tej skomplikowanej historii naszego narodu i tego, że Kościół w tych momentach próby miesza się w politykę i staje się ważnym takim elementem również politycznym. Natomiast w momentach tych łatwiejszych czy przyjemniejszych dla społeczeństwa nie jest już w polityce pożądany, natomiast nie zawsze potrafi się pogodzić z tym, że musi się wycofać. Tak było na przykład w 20-leciu międzywojennym, kiedy w czasach zaborów Kościół był dla Polaków niezwykle istotny i nawet inteligencja, która może niekoniecznie tak myślała, to podkreślała tą rolę Kościoła w życiu narodu polskiego, bo był to element, który utożsamiał Polaków ze swoją narodowością. Natomiast po odzyskaniu niepodległości okazało się, że tym czynnikiem integrującym już nie jest Kościół, tylko jest państwo i idea narodowa, a nie religijna. I to właśnie August Chląd, kiedy zostaje prymasem w 26 roku, wprowadza zakaz ingerowania Kościoła w sprawy polityczne, bo księża, zwłaszcza starsze pokolenie księży, chętnie jeszcze w sprawach polityki się wypowiadało, czym często doprowadzano do kompromitacji Kościoła, ataków na Kościół przez różne strony sceny politycznej i to obniżało autorytet w oczach wiernych. August Chląd chciał to zakończyć w ten sposób. Teraz mi jeszcze przychodzi do głowy już tak zupełnie na gorąco to, że może jesteśmy otoczeni państwami o innym wyznaniu, powoduje, że ta rola Kościoła rzymskokatolickiego jest w polskim narodzie tak istotna. Od potopu szwedzkiego to się właściwie zaczęło, kiedy naszymi wrogami stali się przedstawiciele innych wyznań. Jeżeli zawdzięczamy to nie sobie, tylko sąsiadom, tak? Szukam innych, nie w sobie, tylko no właśnie, nie, bo to jest bardzo ważne, bo Irlandia jest to samo przecież. Mamy znów konflikt katolicyzmu z anglikanizmem, nie? Więc też jednoznaczny. Ale z drugiej strony to, co Pani mówi o tej politycznej roli, no Kościół zawsze gra polityczną rolę. Ja myślę, w takich Włoszech to samo. Miesza się we wszystko i trudno Kościołowi zabronić mieszać się w politykę, no nie wiem, na przykład aborcyjną czy coś takiego. Ma prawo mówić. Sejm ma prawo nie słuchać, ale Kościół ma prawo mówić. I jednocześnie ekonomicznie też mamy tradycję, no wielkopolską, myślę, ksiądz Ściegienny i tak dalej, parę innych takich wielkich postaci, ksiądz Wawrzyniak bodajże, nie? Mamy kilka takich postaci, Irlandczycy też mają, które pozwoliły Polakom, w Wielkopolsce przynajmniej i na Pomorzu, poradzić sobie z zaborami. Irlandia też ma takie postacie, a jednocześnie w warunkach niepodległości kompletnie giniemy. No to nie jest chyba kwestia tego, że polityka, nie? Bo polityczne to jest wszystko zawsze chyba, nie?
Kościół się broni, żeby nie być zapędzony do kruchty. Ma do tego moim zdaniem święte prawo. Ma prawo wypowiadać się w każdej sprawie. Natomiast pytanie, dlaczego, skąd się bierze taka tradycja, powiedzmy, zamiatania pod dywan, no choćby szabru księżowskiego w 1945 roku, wielkiego na Pomorzu Zachodnim. Ja nie wiem, czy pani się gdzieś tym zajęła, czy nie. Szabrem jako takim nie, ale... A księżowskim, to bardzo ważne. Połowa rzeczy znajduje się w Polsce Centralnej, Wielkopolsce, wywożenie ambon, obrazów, ławek, wszystkiego, bo księża też traktowali bardzo często to jako przejściowe. Tak, no, natomiast spotkałam się ze wspomnieniami nawet samych księży, którzy byli dumni z tego, że zabrali ze sobą z powrotem do Polski Centralnej sprzęt, który ufundowała ludność tutaj osiadła, więc dramat pod tym względem tej ludności również, bo rozczarowanie olbrzymie kościołem. Natomiast przychodzi mi jeszcze do głowy w takim razie takie wyjaśnienie, że no, tak jak czyta się w literaturze, że religijność Polaków jest po prostu bardzo powierzchowna i może stąd... Ja myślę, że to jest chyba takie ogólne prawo, jak jest jakaś walka i z kimś trzeba walczyć, to człowiek każdy ćwiczy mu skóry, a jak walka mija i jest normalnie, to temu skóry biedną. Jeśli nie znajduje się substytutów walki, na przykład ożywionych dyskusji na jakieś ważne tematy, to są takie substytuty walki albo mecze piłki nożnej. Ja myślę, że pytanie zostało zadane, odpowiedzi na razie nie znajdziemy oczywiście, ale myśleć warto, może następna książka na ten temat, ja właśnie. Nie wiem, eseistyczna bardziej, nie? Proszę Państwa, rozmawiać można by było bardzo długo, my byśmy jeszcze chcieli rozmawiać, czy są pytania od Państwa? Przepraszam jeszcze, zanim Państwo się zastanowicie nad pytaniami, cały czas mi z tyłu głowy zostało, że nie tak odpowiedziałam na pytanie Pana Profesora w sprawie mojego dziadka. Bo ja odpowiedziałam w sposób taki bezpośrednio kojarzący mi się z pytaniem, natomiast nie chciałabym, żeby pozostało takie przekonanie, że nie rozumiem tęsknoty do ziemi, z której się dziadek wywodził i gdzie zostawił groby swoich przodków i swoje gospodarstwa, swoje wspomnienia i skąd wyjechać musiał nie z własnej woli. Także to przepraszam za takie dopowiedzenie jeszcze. Proszę bardzo. No ja się wtrąciłem w sposób może niegrzeczny, przepraszam bardzo, ale ja tutaj przyszedłem na konkretny temat. Rzecz, którą wiem, że młody pracownik nauki podejmuje temat wcale niełatwy. No trudno. I bardzo kontrowersyjny. Zresztą pan profesor podejrzewał, że troszeczkę prowokacyjnie zadawał pytania, może nawet, broń Boże, złośliwie, ale mi się to nie podobało. Otóż proszę Państwa, trzeba powiedzieć tak, że temat jest aktualny, bo Kościół spełnił swoją rolę tak, jak spełniło swoją rolę na tych ziemiach. Ja nie nazywam ich odzyskami, bo one nie zawsze były odzyskane, bo one nie zawsze były nasze. I to trzeba przyjąć. I nie zawsze germańskie. I nie zawsze były germańskie. Ale w ówczesnym czasie, kiedy jurysdykcja kościelna należała do państwa niemieckiego, bo nie była uregulowana z Rzymem, to Kościół katolicki zachował się bardzo poprawnie, aczkolwiek maksymalnie stresowo. To tu pani doktor podkreślił, jak tu pan profesor wypytywał, to ja się zorientowałem, że były tu rzeczywiście, tu nie problem pijaństwa był. Ja smutny jestem, że państwo ten temat akurat wyciągacie. To nie było to. Przytoczę prowokacyjnie. Tu było tak, jak pokazano z samych swoich. Protestancki ksiądz czy katolicki ksiądz niemiecki przyjeżdża do polskiego osadnika, którego, tak jak dziadka, najprawdopodobniej wygnała akcja Wisła. Pani wie, co to znaczy? No więc właśnie o to chodzi. Przepraszam, że specjalnie zapytałem. Bo pani mogła to powiedzieć. To akcja Wisła, która to jest zbrodnia na narodzie ukraińskim, który mieszkał na terenach polskich lub niepolskich, bo też można dyskutować. Więc w związku z tym, żeby tutaj zapytać, mnie by się narracja podobała pana profesora, rozumienia tych problemów. Otóż, proszę Państwa, działaliśmy tutaj, czy tu byli wypędzeni, czy byli napędzeni potem
następnie. To było wszystko, wynikało z układów międzynarodowych. W Teheranie było powiedziane, że będą zmuszone, tak było napisane, będą zmuszone niektóre nacje przesunąć się w określonych kierunkach dla zrobienia miejsca. I my się nie mamy żadnej podstawy. Ja tak myślę, Państwo historycy tutaj jesteście, wy to badacie, a ja czytam po prostu różne. Może i Pana Profesora coś czytałem, bo my się tu z kolegą zajmujemy w środowisku, jesteśmy historyków amatorów, więc w związku z tym nam się wydaje, że dużo wiemy, a w konfrontacji ze specjalistą troszeczkę mniej. Spuszczamy z tonu. Ale rzecz polega na tym, że nie mamy prawa, ani może nie, podstawy do tego, żeby sobie zarzucać, że żeśmy tutaj wleźli. Nam tu przydzielono, tak jak pan profesor mówi, było to zjawisko w całej Europie. W całej Europie środkowo-wschodniej i południowej były migracje, wymuszone. Prawda? Więc nie chcę tutaj dalej rozwijać. Ale tu nikt tak nie mówił, że... Nie. Ale ja to podkreślam, że tutaj na początku było, że ci ludzie przeżywali tragedię. Tak, ci ludzie przeżywali tragedię, że dziadka, powiedzmy, bo ja też przez pryzmat indywidualnych losów nie pojmuję historii. To jest tło, które, tak, ono wzbudza emocje. Ja na emocjach nie chcę poznawać historii, po prostu mnie to boli. Jak kogoś tam, prawda, w tej akcji Wisła, albo na Pomorze Zachodnie i na Śląsku, na Zachód, albo na Warmię, Mazury i tak dalej tam kierowano. Rozumiem teraz tych Niemców, których pan powiedział wypędzeni, czy wygnani stąd. Tylko, że musimy powiedzieć, kto jest winien, a kto jest ofiarą. W związku z powyższym równania między nieszczęściem jednym i nieszczęściem drugim w kategoriach ogólnych nie możemy postawić, ale w kategoriach jednostkowych tak. I bardzo podziwiam panią, że ten temat się pani podjęła i nie czytałem, ale jak do niej mówię, to kupię tą książkę. Po prostu dlatego zobaczy, jak przez ten pryzmat swojej rodziny i dziadka, który... Nie, pani dziadka emocji nie rozumie. Pani jest za młoda, żeby rozumieć dziadka emocje do tamtych stron, które wcale nie były przyjazne, ale to były ich. Pan profesor tam był, a kolega budował tam drogi przez przynajmniej 6 lat, jako z wojskiem 3 lata budował drogi właśnie w tamtych terenach i między innymi też burzono tam właśnie te reszty tych terenów. Ale czy mamy pytanie do pani? Nie stawiam pytania. Powiem podziękowanie. Może pan pozdrowi. Nie, no, ja broń Boże, ja mogę... Pan, proszę bardzo. Pytanie głośno. Na jakiej bibliografii, dokumentach pani tą książkę napisała, korzystając z archiwów na przykład kościelnych, SB, no oprócz wywiadów tych słownych, jeszcze tym, którzy żyją, tak jak na przykład z dziadkiem, i podstawowa bibliografia w książce. Jeśli chodzi o archiwalia, to korzystałam z archiwów państwowych w Szczecinie i w Koszalinie, w Gorzowie, z archiwum akt nowych w Warszawie, korzystałam z archiwum, już przechodzę do kościelnych, nie wiem czy, aha, z Instytutu Pamięci Narodowej oczywiście w oddziale szczecińskim, ale też dokumenty sprowadzałam z Krakowa, Bydgoszczy, Gdańska. Natomiast jeśli chodzi o archiwa kościelne, to archiwum archidiecezji poznańskiej, archiwum diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, archiwum diecezjalne w Zielonej Górze. No to była podstawa kwerendy źródłowej. Natomiast jeśli chodzi o literaturę, tutaj ona jest dosyć bogata i nie wiem właściwie na charakterystyce tej literatury panu zależy, czy nazwiskach? Nie, chodzi mi o te materiały źródłowe w archiwach. Czy jest możliwość, nie ma problemów z dostępem, nie ma, że są tajne na przykład pewne rzeczy. I teraz jak tam wyglądamy na przykład w tych państwowych? Jeżeli na przykład księdza Nowickiego przenoszono z Gorzowa chyba do Poznania, to czy jest taka notatka, za co go przeniesiono? I opis tego zdarzenia. Czy na przykładowo, jeżeli ksiądz, jak się tu mówię, podpadł, czy jest
taki donos czy opis tego zdarzenia? Czy są takie materiały w archiwach? Są, jeśli chodzi o księdza Nowickiego, są w archiwach. Mówi się o deportacji nawet księdza Nowickiego z Gorzowa. Z Gorzowa do Poznania, to był chyba 51 rok. Prawda? Więc ksiądz Nowicki uciekł z Gorzowa i no uniknął. Uniknął, ale te opisy są, te dokumenty się zachowały. Przykładowo ta deportacja, słowo, na podstawie czego i kto go kazał deportować? Za co? To znaczy, ja w tej chwili szczegółów panu nie powiem, ale materiały może pan znaleźć. Dokumenty. Materiały może pan znaleźć i dokumenty może pan znaleźć w archiwum. Jesteśmy z tego okresu, którzy wiemy, kto to dawał polecenia. No. Ale pytanie jest ważne, proszę panią, szalenie ważne. Ja jeszcze dorzucę do tego pytania coś. Mianowicie, bo pani w pewnym momencie zastrzega się, że ten obraz, który pani przedstawia, jest de facto oficjalny, bo mamy oficjalne źródła. Czy pani spróbowała może, czy też te archiwa może pozwalają, nie wiem, bo ja ich nie znam. Moje doświadczenia z archiwami kościelnymi są trudne, bym powiedział. Albo coś zawsze ginęło i nie dostawałem, albo nie było, albo coś tam. Często wydaje mi się z powodu jednego bałaganu po prostu. Archiwa kościelne są przynajmniej w naszej części Polski kompletnie zaniedbane. I czy są tam materiały, które pozwalałyby głębiej wniknąć w tą strukturę, no nie wiem, właśnie stosunku ksiądz parafianin, kim był ten ksiądz? Jak się zachowywał, bo ja próbuję to od wielu lat robić na przykładzie, to znaczy nie ja, ale moi magistranci czy coś, kronik kościelnych tych z 45 roku i one są dramatycznie słabe, jeśli porównuję je z francuskimi, niemieckimi czy włoskimi, to jest dramat zupełny, tak jakby to byli niepiśmienni ludzie. Czy da się to w ogóle przedstawić? Czy są takie materiały? Czy może czy one są pochowane? Czy nam nie dają? Czy po prostu my jednak byliśmy tak słabo piśmienni? No co jest możliwe, no mój Boże, nie? Jeśli chodzi o to, czy chowają, czy nam nie dają, to właśnie tego też nie wiem po prostu. Natomiast mam doświadczenia z archiwami kościelnymi, były to zupełnie inne archiwa niż archiwa państwowe. Dostępne tylko w 4 godziny w ciągu dnia, pod warunkiem, że akurat ksiądz był i mógł mi otworzyć to archiwum. Nie było indeksów, nie wiedziałam w gruncie rzeczy, nie zawsze przynajmniej wiedziałam, co tam jest. W archiwum koszalińskim miałam dostęp do teczek poszczególnych parafii po prostu. Tam znajdowałam kroniki dziesięciolecia parafii, cenne źródło, aczkolwiek księża w tych kronikach skupiali się przede wszystkim na tym, co odremontowali, ile pieniędzy na to wydali i jakie nowości w kościele wprowadzili pod względem wyposażenia jego. Także o takich relacjach, jak pan profesor pyta, między księdzem, to na nic takiego nie natrafiłam. To są bardziej dokumenty oficjalne kościoła. No dobrze, a proszę powiedzieć, ja będę jednak szedł dalej, bo to są te pytania, które dopiero pani będą na przyszłość potrzebne, a mnie teraz nurtują. Czy to jest po prostu zapóźnienie? Młodszy kulturalnie naród, 1000 lat młodszy od tych Włochów czy Francuzów, czy to na tym polega, że ten kościół polski jest też niepiśmienny de facto? Czy to polega na tym, że nas nie wszystko interesuje, czy nie chcemy pisać? Z czego to wynika? Czy to jest po prostu rzeczywiście młodszość kulturalna narodów, które nie czytają? Przed wojną też nie czytaliśmy, proszę państwa, żadnej różnicy nie ma w stosunku do czasów dzisiejszych. Czy na czym to polega? No, pan profesor to lepiej wyczuwa ode mnie. Jeśli chodzi o Pomorze Zachodnie po II wojnie światowej, no bo na tym tylko się znam, to w dużej mierze panował brak dyscypliny wobec hierarchów kościelnych. Jeżeli hierarcha kościelny coś polecił, to wykonanie tego spotykało się z różną odpowiedzią, mało rzetelną, mało wyczerpującą. Księża zarówno Nowicki, potem Załuczkowski i Szelążek skarżyli się na to, że proszą o bardziej kompletną dokumentację, że proszą o
bardziej wyczerpujące odpowiedzi. I tego nie było. Jeśli chodzi o przygotowanie tych kapłanów względem wykształcenia czy światłości umysłu, to też było bardzo różnie. I o ile dokumentacja po księdzu Zieli jest niezwykle bogata i widać, że to był człowiek pracy, tytan pracy, jak o nim mówiono, podobnie księża właśnie Anczarski, czy właśnie pracownicy kurii. Tutaj tych dokumentów są całe stosy i to ma przełożenie na ich pracę. O tyle właśnie informacje z terenu są dużo uboższe i mniej opisowe. I z czego to wynika? Czy z, może tak jak u mojego dziadka, z oszczędności w słowach? Trudno powiedzieć, zachowały się, ja przynajmniej znam jeden pamiętnik księdza Szczęsnego, tu wymienionego. On się zachował, był nawet opublikowany, ale zastanawiająco ubogi on jest. Ksiądz Szczęsny od 1945 roku do 1958 chyba. Był proboszczem w Chocinu pierwszym, a potem w okolicach i on robił notatki, ale to są kilkuzdaniowe, dosłownie, bardzo ubogie. Czasem są takie, o, podniósł mnie sąsiad pod wodą do kościoła, albo ukradli mi rower. Tego jest bardzo, bardzo mało. Jak na kilkanaście lat, to wydawało mi się, że to jest... Proszę? No właśnie, jeszcze ten element wchodzi w rachunek, tak. Jest piękna monografia o Stepnicy, tak, gdzie jest to opisane, tak, o księdzu Szczęsnym, a także, ponieważ pochodzę z Chociwa, to znam tę historię. Tylko ja mówię już o 45. Oszczędność słowa. Tak, o 45 roku nawet jest. Też to oczywiście bardzo ważne. Tak. Jeszcze raz. Chciałbym nawiązać właściwie do tego, co powiedział pan redaktor Twardochleb i do tej takiej refleksji księży, którzy pojawiają się, do tej refleksji dotyczącej właśnie tego obszaru, na który przybyli. I to pytanie do Marty, może do pana profesora. Pytanie dotyczące tego, czy był taki zamysł wśród tych osób, czy był zamysł wśród hierarchów kościelnych, ludzi, którzy powinni się chyba takim zamysłem wykazywać. Ta integracja ma jakiś plan? Czy to jest jakiś program? Czy to jest coś, co jest budowane gdzieś tam w oparciu o jakąś myśl? I co jest przekładane później na te niższe szczeble? Myślę tutaj o kapłanach. Czy my mamy takie dokumenty, które opowiadają nam o tym, że ci kapłani, powiedzmy, z małych parafii, nie wiem, Drawska, Złocieńca, Kamienia Pomorskiego, są w stanie opisać to, co robią, czy wykazać się jakąś taką refleksją dotyczącą właśnie tej integracji, czy jest to, bo mam takie wrażenie częstokroć, że to jest właściwie tylko taka działalność ewangelizacyjna, z jednej strony prowadzenie takiej prostej działalności parafialnej właśnie, czyli mówiąc krótko, prowadzenie tych owieczek, ale czy jest w tym jakiś taki głębszy zamysł integracyjny, który gdzieś tam się zbiega albo się nie zbiega z tym, co proponuje państwo, czy jest to właściwie tylko reaktywne wobec tego, co dzieje się na zewnątrz, a Kościół właściwie nie ma jakiegoś pomysłu na integrację? Tutaj nie wiem, czy dobrze powiem i czy państwo się ze mną zgodzicie, ale przynajmniej na początku wydaje się, że wszyscy są zaskoczeni poziomem dezintegracji. Że na tym swoistym laboratorium, jak się mówi, te różnice między Polakami tak bardzo się uwidoczniły, że aż utrudniały życie codzienne. Więc takich planów perspektywicznych nie było, natomiast problem dość szybko stał się rzeczywiście widoczny i konieczność budowania więzi była przez hierarchów formułowana dokładnie w taki sposób, problem z dezintegracją. Jeśli chodzi o działalność kurii i hierarchów, podejmowali świadome działania na rzecz integracji przez prasę katolicką, przez wydawanie wspólnych podręczników do liturgii, przez wydawanie wspólnych śpiewników, bo kościoły były nierozśpiewane, bo każdy znał inne melodie, przez zarządzenie administracji apostolskiej, kamieńskiej, lubuskiej, karolaturkickiej, a więc tego prasowego, urzędowego czasopisma dedykowanego do księży. Tam również proszono o to, żeby i księża się integrowali ze sobą, i pomagali osadnikom się integrować, bo zdarzały się też takie przypadki, że jak ksiądz pochodził też z jednej z grup, to wpływał na wręcz dalsze podziały, utożsamiając się tylko z tą jedną grupą.
A więc hierarchia takie próby podejmowała. I ksiądz Czarski to we wspomnieniach podsumowuje w pewien sposób, że na zjazdach kapłanów, gdzie w Gorzowie zgromadzili się wszyscy kapłani i byli instruowani co do pracy duszpasterskiej, między innymi ksiądz Nowicki powtarzał im wciąż, jeśli Polak to brat, jeśli Polka to siostra, żeby traktowali wszystkich tak samo, a więc ten problem integracji na tych zjazdach się jak najbardziej pojawiał. Ksiądz Czarski mówi, wszystkie myśli były bardzo mądre, bardzo górnolotne, ale nie do zrealizowania. I tu się pojawia to, o czym powiedziałeś, że praca księży w terenie przez małą ich liczbę sprowadzała się do odprawiania mszy w pośpiechu, skróconych, nadawania sakramentów. I ksiądz Nowicki nad tym też bardzo ubolewał później kolejni rządcy kurii, że brakuje takiego pogłębienia, pracy nad pogłębianiem wiary, że to jest tylko takie bardzo mechaniczne posługiwanie wiernym i nie jest to pogłębione o moralność, wprowadzanie tego w życie i tak dalej, i tak dalej. Więc księża byli zajęci po prostu bardzo doraźnymi potrzebami i czasu być może brakowało. Poza tym mamy też przykład Polskiego Związku Zachodniego, jak miał plan na tą integrację autochtonów, zwłaszcza z ludnością napływową, i też to nie wyszło. Takiego planu przed 1945 roku, czy już, żeby w 1945 roku był budowany, nie było, ale problem był dostrzegalny i kuria próbowała mu zaradzać. Czy może zachowały się kazania księży, które gdzieś z 1945 roku z małych miasteczek, z wiosek, oni musieli nauczać i każdy głosił kazania. To byłby bardzo ważny dokument, gdyby były. Tak. Niestety takie fragmenty kazań zachowały się we wspomnieniach cytowanych przez niektórych księży i z tych fragmentów widać też podejście księży do tych ziem, ich zaangażowanie. Jedni chcieli się stać takimi przywódcami duchowymi i właśnie osobami, które będą wskazywały kierunki dalszego postępowania. Natomiast zdarzali się również księża, którzy podważali przyszłość ziem zachodnich w granicach Polski. No, ze źródeł wynika, że to byli księża autochtoni często, którzy uważali, że te ziemie wrócą w granice państwa niemieckiego. Także takie wątpliwości też księża oczywiście mieli. Jeśli mogę coś do tego dodać, ale zupełnie szerszego, nie? Bo to trzeba brać jednak charakter narodowy pod uwagę i Polacy nigdy nie mieli wielkich planów. Nie? W czasie, kiedy byliśmy wielkim narodem, nie wiem, myślę o XVI wieku, nie stworzyliśmy idei Trzeciego Rzymu, którą stworzono w Rosji, która była maleńka w tym czasie. No po prostu pewnych rzeczy nie umiemy, zawsze jesteśmy, nawet jeśli plany zrobimy, to i tak o nich nikt nie wie. Pani tutaj ładnie powiedziała o tym planie Towarzystwa Ziem Zachodnich, tak? Inna sprawa, że gdy rzeczywistość jest tak dynamiczna jak w XX wieku, to prawdopodobnie plany nigdy się nie udadzą, bo przerastają. Rzeczywistość przerasta plany. Dobra, ale jak są, to też jest istotne, nie? No są, no ale mamy pierwszą wojnę światową, kapitalny przykład. Polacy opracowali wspaniały plan reemigracji Polaków ze Związku Radzieckiego, czy też Rosji, nie? Na początku. I ten plan w ogóle nie, w momencie, kiedy było trzeba wdrażać, wszyscy zapomnieli, że plan jest. I działali według po prostu schematów, tak jak biegnie. I myślę, że to jest tak, że czasami są sytuacje, że się śpieszymy i wtedy, ponieważ my nie mamy tradycji biurokratycznej, bo straciliśmy wiek XIX, to jest to najważniejsze chyba, więc sobie nie radzimy w takich sytuacjach. Mój Boże, Pan Bóg sobie nie poradził. Założył, że stworzy świat w 6 dni i człowieka tworzył 6 dnia i mu też nie wyszło do końca. Nie, przepraszam. Ale w 1945 roku taki plan przesiedleń było trudno zrobić. Zresztą we wszystkich, jak pani czytała, na pewno pani znalazła meldunki przeróżne. Protest osadniczy przebiega chaotycznie, tu jest chaos, tam przywieziono kogoś, kogo nie powinien być w tym miejscu.
naukowcy próbowali to uładzić i w Krakowie zebrał się taka konferencja, która obradowała nad tym, jak prowadzić akcję przesiedleńczą. No i tam niektórzy głosili taką tezę, że najlepiej byłoby, żeby całą Polskę tak przesunąć na zachód, wszystkich ludzi, bo wtedy poznaniacy najbliżsi trafią na Pomorze, z Małopolski przesuną się na Śląsk, Ślązacy z Górnego na Dolny i tak, że każdy będzie blisko swojego miejsca zamieszkania i szybko się zintegrują. Takie coś wymyślili naukowcy. Trudno było. Trzeba było, miała być konferencja pokojowa w 1949 roku. Trzeba było na tę konferencję pokojową mieć argumenty. Tak jak pani mówi, trzeba było, Gomułka mówił otwarcie, musimy tworzyć fakty dokonane. Tak, jeśli chodzi o ten plan jeszcze, to przypomniało mi się, że ksiądz Nowicki miał na przykład plan, że w pierwszej kolejności obsadzi księżmi miasta powiatowe. Nawet tego się nie udało zrealizować, bo księża po drodze byli zatrzymywani przez osadników. Siostry zakonne, które miały inne docelowe miejsce, zostały w Stargardzie, bo chrystusowcy ich o to poprosili. I ksiądz Nowicki mimo planów nawet takich prostych założeń nie mógł zrealizować i Gubin i miastko nie miały w 1946 roku jeszcze księdza. Poza tym chyba realizm tych władz wysokich, nazwijmy, które no jak Wolski, czyli taki pełnomocnik do spraw przesiedleńczych w tym czasie państwowy, tak, ale to bardzo mądry człowiek, mówił przesiedlać jak najszybciej, bo później nie pozwolą. No i to jest prawda, nie przecież, nie? W znacznej mierze. Wiemy, że z Kazachstanu nie sprowadzono całej masy przecież, a w 45, no 6 powiedzmy, puszczano jednak i kardynał Sapieha protestował wprawdzie głośno, wiemy, przeciwko takiemu temu pośpiesznemu przesiedlaniu, no ale po cichu z Wolskim się zgadzał, nie? No bo nie było wyjścia tak naprawdę chyba. Proszę. Ja bez mikrofonu. Tak, otóż proszę pani, pani doktor, pani porusza problem integracyjną rolę Kościoła. My z kolegą, właśnie tak jak powiedziałem, w tym kole historyków zajmujemy się również integracyjną rolą wojska, które tutaj na tych terenach było. Panie profesorze, gdyby pan, może pan się prześledzi, a ja się tym zajmuję, wielkimi operacjami wojennymi, które się na tych terenach właśnie działy, na Pomorzu, na Prusach, Pomorze Zachodnie, prawda, Mecklenburgia i tak dalej, oraz wzdłuż granicy Odry. Tu pozostawić Zgliszcza. I moralne, i materialne. Jestem przeciwnikiem narracji, czy mówienia, przepraszam, mówienia, czy my umiemy pisać i zarzucamy księżom, że te notatki robili, proszę pana. Jeżeli wojsko miało ogromne trudności. 12 dywizja, która tu obsadzała i brygada WOP, która tutaj na Pomorzu Zasobnym miała podobne problemy, co ci księża z kadrą pijącą, prawda, różną, z osadnikami, to trzeba powiedzieć, że ówczesne państwo, czy możemy je lubić, czy nie lubić, ówczesny kościół, ówczesne władze wojskowe i ówczesni Polacy, myśmy dla tych ziem zrobili bardzo dużo. I ja myślę, że pani w tej książce swojej najprawdopodobniej pokazała to, co ja wiem, jakie problemy były, musieli do pokonania mieć. Dowódców zdejmowano, sadzano do więzienia za to, że nie podołali zadaniom. Więc rzecz polega na tym, patrzenie na te nasze ziemie, które tutaj są, zrobiliśmy kawał dobrej roboty. Czy to się nam należało, czy nie, ale spełniliśmy oczekiwanie, zagospodarowaliśmy i do lat 50-56 w tym całym reżimie, gdzie i wojskowi, i księża byli nagabywani i zatrzymywani przez służbę bezpieczeństwa, ale wszyscy jednym wysiłkiem próbowaliśmy robić. I nie można, panie profesorze, porównywać, moim zdaniem, że dokumentacja francuska, na przykład parafialna, jest lepsza niż tutaj na ziemiach, bo tamci nie mieli wojny. Poszli na współpracę i zawstydzeni, powiedzmy. Nie można również przerównywać historii Polski do historii Irlandii. Irlandia kim była? W zakresie wielkości, no może w zakresie faktów. Natomiast my
nieprawdą, nie możemy tak mówić. A pan jako profesor nie powinien mówić, że co planu pracujemy, tego nie zrealizujemy. Może nie zrealizujemy tak, jak trzeba, ale staramy się mieć determinację. Do tych wtrętów historycznych się z panem profesorem nie zgadzam, aczkolwiek podziwiam. Dziękuję bardzo. Pozwoli mi pani słóweczko, a ty też? Tak? Widzi pan, jest taka różnica zasadnicza. Źródła wojskowe istnieją i są fenomenalne i są wydane w znacznej mierze, a kościelnych nie ma. A tymczasem wydawałoby się, że księża są lepiej wykształceni od wojskowych. Guzik, dziękuję. Ja myślę, że tak bardzo nie wiadomo, czy nie ma, tylko może gdzieś są, a my nie wiemy, gdzie one są. A może i nie ma. A może i nie ma, to prawda. Znałeś, wielu z Państwa znało księdza Fułata Kostynowicza. On robił zapiski, ale to jest, dlatego że to zostało wzięte po jego śmierci do kurii i to gdzieś musi być. Te wszystkie jego zapiski. A jeśli chcecie Państwo jedną rzecz, która się zachowała, na pewno to się zachował pamiętnik księdza Władysława Kostynowicza, taki dziennik pisany przez całą wojnę i w pierwszych latach powojennych, lata szczecińskie i seminarium, to się zachowało jako piśmienny dziennik. Być może jest więcej takich, tylko my nie wiemy. Księża są uwikłani w różne związki, w zależności, różne hierarchie. Ale wojskowi też. Pytanie, dlaczego księża są w takim razie mniej odważni, bardziej tchórzliwi? Wspominasz księdza Kostynowicza, wielka postać zupełnie, a z drugiej strony człowiek, który strasznie dużą wiedzę miał na temat tego, co się działo na tym terenie, kto kradł, kto nie kradł, mówimy teraz o Szabrze i tak dalej, nie tylko późniejszym, i nigdy nie zdecydował się tego powiedzieć, a jednak byli wojskowi, którzy w tych sprawach protestowali. Już teraz rozmawiamy swobodnie. Niektóre epizody opisywał. Opisywał sytuację w Gryficach i co było w Gryficach, jak zostały zniszczone księgi, stare księgi parafialne, bo one były ze okładki skórzanej, coś tam z nich trzeba było zrobić. Te Gryfice akurat opisał. Opisał, ile kościołów zostało rozebranych, ile set kościołów na terenie diecezji zostało rozebranych. Ja nie znam. Zajmując się odbudową kościoła katedralnego, wiedział, ile darów zostało tam złożonych, także przez mojego ojca gotyckie rzeźby. Na szczęście ojciec umarł i nigdy nie zobaczył, że te rzeźby nie są. Nie ma ich, pozostały rozkręcone. Na pewno w muzeum na zachodzie są. Nie ma ich w żadnym muzeum, proszę pana, niestety to jest cały szkopuł. Nie, no to co to jest. A, można. Proszę bardzo. Zmiankowany przez panią tutaj ksiądz Kazimierz Świetliński, urodzony w Warszawie, był w latach 46-47 proboszczem mojej parafii, do której w Dąbie. Był bardzo osobą cenioną w tym środowisku dąbskim i zasłużoną. Ksiądz Świetliński był w tej grupie ludzi, którzy uruchomiali ten ogólniak w Dąbie numer 3. Stosunki państwo kościół w tych latach 46-47, bo w tych latach on był proboszczem, były bardzo dobre. Dąbie było samodzielnym miastem, a zatem takie akademie trzeciomajowe odbywały się vis-a-vis kościoła, w tej chwili ten jest bank, tam się pomieścili wszyscy Dąbianie. To za prezydium siedział komendant milicji, pan Werner, burmistrz Górski i ksiądz Świetliński. No i były przemówienia, piosenki. Tak to był. Myśmy księdza Świetlińskiego jako dzieci żegnali, bo rzekomo miał wyjechać do Francji. Nie? Już pożegnany tego, no, przyszedł inny proboszcz. Jak się okazało, do tej Francji nie wyjechał. Znalazł się w Maszewie. Nie? I był tam długoletni proboszczem. W przedsionku kościoła w Maszewie po prawej stronie jest tablica poświęcona. No też się robi. Tyle o tym księdzu. Pani ma wzmiankowała, tak? Tak. Także ksiądz wielce dobrze zasłużył się w sprawie. Bardzo dobrze.
przenosiny księży z parafii do parafii to kolejny problem poważny na Pomorzu Zachodnim, bo migracje księży po regionie były bardzo częste i utrudniały też integrację wiernych duszpasterz i powodowały często niezadowolenie społeczności lokalnej, gdy zabierano im dobrego duszpasterza. A przyczyn tych przenosin było bardzo wiele. Proszę bardzo. Czy tam pani jest w książce? Wiemy ogólnie dzisiaj, że polska ludowa władza zwalczała Kościół, ta wojna tam z Kościołem. Czy są materiały, tak jak dzisiaj na przykład mamy, nie? Szeroko. Ja nie pamiętam, jak mamy, czy w prasie już czytało się, jeszcze telewizji nie było, ale radio, żeby afery takie z księdzem, z biskupem, no w ogóle przeciwko Kościołowi. Czy są takie rzeczy w materiałach? Jeśli chodzi o stosunki państwo-kościół i represje, to wątki te są tak szeroko rozpisane w literaturze, że ja starałam się temu jak najmniej miejsca poświęcać ze względu na to, żeby nie powielać tych spraw. Natomiast na ile ta rywalizacja państwo-kościół napotykała na oddźwięk w społeczeństwie, na ile społeczeństwo było świadome, to też sobie takie pytania zadawałam. I o ile proces biskupa Kaczmarka, aresztowanie prymasa Wyszyńskiego, to były takie spektakularne rzeczy, którymi żyły społeczności lokalne, o tyle który z księży współpracował, który nie, który należał do ruchu księży patriotów, który nie, który został aresztowany, jak księża Chrystusowcy chociażby ze Stargardu, na ile społeczność lokalna była świadoma tego, że podejrzewam, że wiadomo było, że oni znikają ze względu na aresztowania i na represje. To jest aspekt polityczny szerszy, ale tak jak dzisiaj, no wyciąganie na przykład, że się mówił, po pijanemu samochodem jechał, pedofil. Były takie momenty wyciągane przez władzę. Dlaczego nie wykorzystywali wtedy tego? A dzisiaj co? Nagle biurność jakaś ogarnęła tych księży? Dzisiaj? No to trzeba byłoby przebadać dokumenty PN-owskie jakieś takie. Czy nie to tak być, to przecież... Ale to jest przebadane dosyć dobrze. I nie wiem, może pani odpowie, nie, bo po co ja się na tym nie znam aż tak dobrze, ale to jest badane i oczywiście, że władza wykorzystywała, no i szantaż był jednym z elementów wobec profesorów. To samo, no jak się czyta listę współpracujących profesorów na Uniwersytecie Szczecińskim, to tak samo była taka sytuacja, że przecież szantażowano najczęściej, przede wszystkim poprzez pijaństwo. Kobiety, pijaństwo i tak dalej. Natomiast jeśli pan pyta o pedofilię, którą pan wymienił, proszę pana, nie będzie dokumentów, bo nikt się tym nie zajmował. Tak jak się nie zajmował, przepraszam, że ja tutaj uprzedzę panią, tak jak się nie zajmował jeszcze w pokoleniu o jedno starszym ode mnie klepaniem pan po pupie. Bo się nie klepało po prostu i to było naturalne i nikt nie napisał, że to jest coś złego. I po prostu to trudno dziś uwierzyć, ale ja jeszcze widziałem profesorów, którzy na konferencjach, znakomitych profesorów, nie będę wymieniał nazwiska, klepali znakomite panie profesor po pupach i one były z tego zadowolone. I ja myślę, że sprawa, proszę pana, pedofilii, która jest straszna, w ogóle nie ulega wątpliwości, jest takim odpowiednikiem drugiej sprawy, to znaczy tej afery MeToo, czyli po prostu pewne grupy zaczynają wraz z demokratyzacją domagać się sprawiedliwości. I dobrze, że tak jest i dopiero te źródła mogą wyjść w ten sposób, a nikt się tym wcześniej nie zajął, bo to było zamiecione natychmiast pod dywan. Poza tym w sytuacji, jak lokalna społeczność żyła z księdzem bardzo blisko, to i szansa na pedofilię była bardzo mała tak naprawdę. Bo po prostu postawiono go na nogi bardzo szybko. Nie? Tak mi się wydaje, ale oczywiście źródeł dokładnie nie ma i nie będzie. To jest raczej taka pytanie z historii idei, ale w tej chwili, jak państwo wiecie, mamy takiego wielkiego pisarza, Tokiena. Jego syn jest księdzem katolickim, jest oskarżany
o to, że był pedofilem, a on powiedział, no tak, ale w domu mojego ojca, to jest katolik, w Anglii oni nie są w większości, w domu mojego ojca, tego słynnego pisarza Tolkiena, było paru panów, którzy się wiecznie do mnie mną zajmowali. I on to dopiero mówi po 60 latach, bo po prostu pewnych rzeczy się nie mówiło. Aczkolwiek ja powiem szczerze, że sprowadzanie pedofilii do kościoła jest moim zdaniem dosyć płytkie, bo ja sam raz w kościele dosyć kiedyś aktywny byłem i jako takie powiedzmy dziecko ja się z tym nigdy nie spotkałem, a w szkole się spotkałem, no więc obawiam się, że my jak zawsze zajmiemy się tylko jednym aspektem, a wszystkie pozostałe zapomnimy. Ale może ja pani odebrałem głos? Nie, bardzo dziękuję. No jedyne co mogę dopowiedzieć, to rzeczywiście werbowani księża byli przede wszystkim z powodu groźby zdemaskowania ich nieprawidłowego życia niezgodnego z zasadami Kościoła. Natomiast wśród skarg wiernych poza alkoholizmem pojawiła się chciwość na przykład. Za to byli księża nielubiani, nieakceptowani przez lokalne społeczności. No i to, że żyli z kobietą albo mieli dziecko, takie skargi również się zdarzały na księży. W każdym razie chodzi nie o pojedynczy przypadek, tylko narrację ogólną, polityczną, czyli państwową. Czyli nie ma tak jak dzisiaj, generalnie idzie z góry jak gdyby taki przykaz, żeby ten kościół, te sprawy brudne nie wyciągać. Jeżeli wtedy PRL-u władza niby tak zwalczała ten kościół, to dlaczego nie wykorzystała tych właśnie takich... Może nie było. Jeśli chodzi o tą oficjalną taką działalność państwową antykościelną, to przede wszystkim podnoszono argument tego, że Kościół współpracuje z imperializmem zachodnim, z Watykanem i że jest kolaborował z Niemcami. No to były podstawowe zarzuty wobec Kościoła, a nie te z życia osobistego. No i pewnych rzeczy się po prostu nie mówiło. No. Wiemy dzisiaj, że Mitterrand miał w pałacu żonę i kochankę. W pałacu prezydenckim, oczywiście, że tak. I nikt o tym nie mówił, bo pewnych rzeczy się nie mówiło. I nie wiem, czy jest dobre mówienie, czy nie. Ja nie potrafię tego rozstrzygnąć. Że już tu będziemy schodzić powoli na... Nie, ale są rzeczy, których po prostu dawniej się nie mówiło. No oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że nie tak. Mówiło się, ale one no, po prostu wychodzą. To nie jest tak, że o czym dzisiaj mówiliśmy, to tego nie było. Tak? Weźmy wspomnienia profesora Białeckiego i to w pierwszym tomie tych wspomnień, który pisze o tym, jak jest molestowany przez księdza na plebanii. Pisze to w kategoriach, no, powiedziałbym, anegdoty trochę, bo to też jest ten typ opowieści, który w tym momencie sprzyja takiemu wyznaniu, ale to po prostu jest zjawisko, które istniało. No i tutaj nie ma co zaciemniać. To można powiedzieć, jak świat światem, człowiek człowiekiem. O to chodzi. No to kiedy mówimy teraz, jeśli syn, to mówimy o czasach mniej więcej I wojny światowej, nie? No więc też znów nie jest... Profesor Białecki, no to wspomnienia... No drugiej, czyli później, no więc oczywiście, że tak, no zawsze istniało to w ogóle, tylko o pewnych rzeczach się nie mówiło, a teraz się mówi i chyba należy się cieszyć, że społeczeństwo się demokratyzuje i szuka sprawiedliwości, bo przecież nie ulega wątpliwości, że więcej mogły elity niż inni. No i jeszcze jedna rzecz, której no pewnie warto zapytać, ile na przykład Mater działa teczek tajnych współpracowników, którzy wyrzucili się z strony kościelnej. Tego po prostu nie ma. To zostało zniszczone. No i to też jest inna historia związana właśnie z tym środowiskiem, że właściwie w gruncie rzeczy nie mamy danych dotyczących tego środowiska właśnie w odniesieniu do różnego rodzaju operacji skierowanych przeciwko nim, ale te, które pozostały, no pokazują jednoznacznie, jaki to jest zakres spraw, że to są właśnie sprawy obyczajowe, czy to będą kobiety, czy to będą chłopcy, to wszystko się tutaj pojawia. Ja przepraszam bardzo, ale jednak sprawy kobiet i dzieci bym nie łączył, bo to jednak... Inny kaliber. Inny kaliber, zgoda. No. Proszę Państwa, będziemy zmierzać jeżeli się pokazuje, że około 10% księży to byli ci, którzy współpracowali, a 80% z nich zostało pozyskanych na tak zwanych materiałach kompromitujących, no to można z tego policzyć, że powiedzmy 8% księży
były na nich jakieś dokumenty, które władza mogła wykorzystać. A czemu ich nie? A czemu ich tak? No, to jest pytanie, czy 8% to jest dużo, czy nie. Dlaczego nie wykorzystywała do publicznego nagłośnienia? Powód jest banalnie prosty. Grozi, jest to groźne w momencie, kiedy nie jest wykorzystane. Tak. Chodziło o to, żeby szantażować. W momencie, kiedy to zostałoby ujawnione, to szantaż już byłby niemożliwy. Proszę bardzo, pani ma pytanie. Naciskać. Nie. Ja mam takie pytanie do pani, ponieważ tak dyskusja odbywa się jak gdyby o kościele bez jakiegokolwiek przedstawiciela kościoła tutaj, prawda? Ja, ponieważ pani robiła takie badania, to znaczy w archiwach gdzieś tam kościelnych, czy ze strony, nie wiem, wiedzieli ci księża, gdzie pani tam robiła te badania, że taka książka powstanie, prawda? Czy spotkała się pani z jakimś takim zainteresowaniem? Czy był jakiś oddźwięk, że ktoś tam z kościoła jest zainteresowany tym, co pani napisze? Czy jakaś recenzja, czy jakieś zdanie na ten temat się pojawiło? Dziękuję. To ja dziękuję za pytanie. Wysłałam swoje książki do obu archiwów kościelnych, tych głównych, z których korzystałam. Na razie oddźwięku nie ma, natomiast księża z mojej rodzinnej parafii i tej, w której jestem obecnie, otrzymali również książki i też na własną prośbę chcieli, jeszcze w czasie pisania przeze mnie doktoratu, prosili, że jak skończę, to że chcieliby się zapoznać. I też mówili, żebym prawdę pisała. A czy pan profesor by podzielił satysfakcję pani doktor z napisania tej książki i najprawdopodobniej tej końcowej refleksji, że Kościół spełnił tą swoją pozytywną rolę integracyjną? Czy pan profesor byłby tak uprzejmy powiedzieć to, co ja myślę? Przepraszam, pierw by musiała pani Marta powiedzieć mi, pani doktor Cichocka, powiedzieć mi, czy ona tak samo myśli, bo to jest problem, bo to, co pan myśli, to jest jedna sprawa, a ja w tej książce znajduję wbrew pozorom na co dziesiątej stronie jakąś taką dygresję, na której ja bym budował zupełnie na przykład inną narrację, właśnie jeśli o to mówimy, bym stawiał pytania, mnożył wątpliwości, bo taka jest moja uroda. Ja myślę, że samo pojęcie integracji i tego wszystkiego jest tak szerokie i tak wiele czynników się na to wszystko składa i tak bardzo nie wiadomo w zasadzie, o co chodzi, tak się zastanowiłem, że odpowiedź może być tylko tak, spełnił bardzo pozytywną rolę. Dziękuję Państwu. Pani dyrektor wydawnictwa uniwersyteckiego, pani dyrektor mówi, że będzie się starała o to, żeby pojawił się dodruk książki. Będzie się starała. O, tak tyle można Bogdanie, powiedzieć. Przepraszam jeszcze, tak. Jednak pani chce odpowiedzieć na ostatnie pytanie. Uważa je za bardzo ważne, więc to jest to pańskie pytanie, więc musimy chyba jednak oddać pani głos. I na tym skończymy, nie ulega wątpliwości. Chciałem mieć ładne zakończenie. Przepraszam bardzo, że to pytanie zasadnicze do mojej pracy i rzeczywiście nie chciałabym udzielać jednoznacznej odpowiedzi, bo takiej odpowiedzi udzielić nie sposób. Jeśli na Kościół można patrzeć oczywiście z różnych perspektyw i jeżeli patrzeć na intencje hierarchów, a także na integracyjną rolę religii jako takiej, to oczywiście Kościół integrował. I tutaj krążące w literaturze opinie o tym, że Kościół spełni bardzo ważną funkcję integrującą, dotyczą właśnie głównie tych dwóch płaszczyzn, czyli hierarchii, która chciała, taki miała zamiar oficjalna polityka Episkopatu Polski, taka była, i religii jako zjawiska, które integruje, ale, tu są dwa ale, po pierwsze, nie bierze się pod uwagę tego, że hierarchia nie zawsze była słuchana i tej dyscypliny w regionie brakowało do realizacji ich planów i nie bierze się pod uwagę mniejszości religijnych, których religia nie integruje, tylko dzieli. Różne wyznania religia dzieli. No i kolejna płaszczyzna to właśnie środowisko księży. Jedni byli tacy, którzy sprzyjali integracji z całą pewnością, a inni byli tacy, którzy z różnych powodów tej integracji sprzyjali mniej, albo
no, ze względu na jakieś, no, nie będę już wchodziła w czynniki, ale mniej sprzyjali tejże integracji. No i wreszcie taka płaszczyzna z kolei oceny, którą może dosyć radykalnie nazwę patologiami w Kościele, czyli trudnościami, z jakimi borykał się Kościół, niekoniecznie ze swojej winy. I tutaj bym wymieniła po pierwsze właśnie brak księży. Tam, gdzie księży nie było, Kościół albo nie spełniał funkcji integrującej, albo wręcz dezintegrował. Pomijam taki aspekt, że potrzeba księdza integrowała, bo rzeczywiście mniejszości, społeczności lokalne pisały petycje o księdza, nie dostawały go, ale samo staranie ich oczywiście integrowało. Tam, gdzie kolejna patologia to o czym dużo dzisiaj mówiliśmy, a więc ci księża, którzy nie sprawowali poważnej, rzetelnej pracy duszpasterskiej, którzy zniechęcali do siebie wiernych, no oni też pewnie musieliby zostać ocenieni w tym aspekcie negatywnie. Poza tym relacje państwo-kościół, które utrudniały kościołowi realizację pracy duszpasterskiej, no to też była taka właśnie taki czynnik, który uniemożliwiał tą integracyjną rolę kościołowi, czy utrudniał ją. Poza tym brak akceptacji ze strony Watykanu i tymczasowość administracji na ziemiach zachodnich. Wreszcie poczucie tymczasowości wśród samych księży, którzy słyszeli, że jadą to tylko na czasowe zastępstwo, czy na czasową doraźną pomoc. Później byli wycofywani. Z tego punktu widzenia no również Kościół miał utrudnione zadanie w zakresie integracji, więc dawać takie jednoznaczne odpowiedzi to duże uproszczenie po prostu i nie zawsze jest adekwatne do rzeczywistości. Bardziej ale jakby pani musiała jednak dać tak albo nie, to co by pani powiedziała? Proszę Państwa, właśnie nie, ja myślę, że ale jeśli przyjmiemy założenie, czy nie założenie, ale jeśli uznamy, że Kościół to nie jest tylko hierarchia, ale że jest Kościół jest powszechny, wspólnota i to, że Pan mieszka w Dąbiu, przy Kościele niedaleko, czy w Wielgowie, jest Pan Kościołem, czy częścią Kościoła, się Pan zintegrował, zaadaptował, Pani też, jeśli będziemy rozumieli Kościół jako wspólnotę, Kościół powszechny, no to się zintegrowaliśmy po prostu. Z całą Polską. Proszę. A jak Pani stosuje do tych księży patriotów, bo wśród tych 12 proboszczów był jeden proboszcz, ksiądz patriota. Co Pani sądzi o tej grupie duchowej? Skomplikowane. Proszę Państwa, to jest duży temat, skomplikowany temat. Dziękuję serdecznie, korzystając z okazji, życzę Państwu miłych wakacji, bo to ostatnie przed wakacjami spotkanie, ostatni szczeciński wtorek przed wakacjami, a korzystając jeszcze z okazji, zaproszę Państwa, chciałbym zaprosić Państwa na czwartek, w czwartek do Książnicy Pomorskiej, a godzinie 18 będzie spotkanie z Panem Profesorem Zbigniewem Kruszewskim z El Paso, z Teksasu, z Uniwersytetu, byłym powstańcem warszawskim, wiceprezesem Kongresu Polonii Amerykańskiej. Będzie o 18 będzie promocja książki o nim, monografii. Pani profesor Halicka napisała taką monografię, profesor ma lat 91, ale Rączy przyleciał z Teksasu i będzie w czwartek w Książnicy. Do zobaczenia, do widzenia. Thank you.